Tu mam to nieszczęsne wideo, najpopularniejsze wideo na moim kanale. Pójrzmy na to jeszcze raz i zobaczmy, czy mam coś mądrego do powiedzenia. Patrzymy sobie na ten materiał Maja. Zobaczymy, czy dwa lata później Rale jest mądrzejszy, głupszy, czy taki sam. Zaznaczmy, omawiamy materiał, który ma dwa lata i który ja już czas omawiałem i który moim zdaniem omówiłem źle, nie? Więc to, to wszystko co on teraz, co, co, co mówi w tym materiale, to nie są jego dzisiejsze tejki, to są jego tejki sprzed dwóch lat. Kto ktokolwiek miał wątpliwości, żebyśmy nie, w żaden sposób nie zakłamali tej rzeczywistości, tak? Co łączy szkołę oraz więzienie? Jeden i drugi budynek izoluje od społeczeństwa. Jedna i druga instytucja ma w swoim wspaniałomyślnym założeniu wypuszczenie na świat następnie złamanego, ale równocześnie odmienionego obywatela. No i wreszcie jedna i druga placówka wykorzystuje w tym celu bardzo podstawowe narzędzie, którym jest strach. A mówiąc szerzej, motywacja negatywna. Motywacja negatywna wyrażająca się zarówno w szerzeniu strachu, jak i w nadzorowaniu i karaniu. jakby ujął to Michel Foucault, autor książki Nadzorować i karać na rodziny więzienia, w której właśnie te dwie strategie uznał za najbardziej skuteczne w wykuwaniu człowieka, a ściślej mówiąc w czymś całkowicie przeciwstawnym do upodmiotowienia. Zwolennicy reformowania edukacji mówią o tym i więziennictwa, nawiasem mówiąc również, że ludzi się powinno traktować podmiotowo, zwłaszcza takich ludzi, którzy mają problemy, a nie oszukujmy się i w edukacji, i w szkołach, i w więziennictwie, i w więzieniach. Znajdują Ludzie, którzy mają problemy. I to poważne problemy niekiedy. Naturalnie w więzieniu są to problemy o wiele poważniejsze. I motywacja negatywna w tych przypadkach nie musi działać zawsze dobrze. Chociaż oczywiście znajdziemy zwolenników tezy, twierdzących, że jak najbardziej, że jedynie motywacja negatywna jest skuteczna, a motywacja pozytywna nie. Widzicie? Teraz jestem mądry, nie zareagowałem od razu, więc powiedzmy na całą myśl, a nie na jej fragmenty, tak? Uważam dalej, że ta teza jest durna. Co do zasady, ja, ja wiem, z jakiego punktu ta teza wychodzi, nie? Ona wychodzi z takiego miejsca, gdzie mówimy, mechanizmy uznajemy, że są bardzo podobne, szkoły stosują bardzo dużo wzmocnienia negatywnego, w związku z czym szkoły i więzienia są takie same, tylko... O ile nawet można by zakładać, że no tak, w, zarówno, zarówno w szkołach, jak i w więzieniach odmawia się ludziom podmiotowości, to wszystkie szczegóły potem się rozjeżdżają, co sprawia, że całe to porównanie traci bardzo dużo siły. Nie? Problem z tym jest przede wszystkim taki, że o ile człowiek, który przytoczy Foucault, i powie, o, Foucault tak powiedział, z całą pewnością. Kuma niuans, nie? I jest w stanie z całą pewnością zaprezentować miejsca, w których te dwie rzeczy się różnią. To w momencie, w którym zaczynasz swoją tezę od przedstawienia rzeczy w ten sposób, warunkujesz ludzi, którzy są troszeczkę bardziej leniwi, a jednocześnie zgadzają się z Twoimi szerszymi tezami i założeniami dotyczącymi edukacji, motywujesz ich do tego, żeby oni to bezmyślnie powtarzali. I tego typu rzeczy sprawiają, że używanie porównań w tym stylu jest bez sensu. Spoko, że Ty jesteś mądrym gościem, który, który postawił takie dwie rzeczy obok siebie. Pytanie, czy ludzie, którzy cię słuchają i mówią, ty jesteś dla mnie autorytetem? Jeżeli spojrzymy na kwestię, powiedzmy, że głębiej, to zaraz okaże się, że tak, że w więzieniu de facto nastawiamy ludzi na to, żeby możliwie nic nie robili, żeby wegetowali. I to nie w ten sam sposób, co uczniowie, bo ja już słyszę, że ktoś mówi, o, uczniom też się każe wegetować. Wegetowali po prostu przesiedzieli swoje, nie robili problemów i potem ich wywalamy na zewnątrz. W szkole wykonujemy jakąś pracę z tymi uczniami. Krytyka tego, że ta praca może opierać się na złych podstawach, że mechanizmy tej pracy mogą być złe, dalej jest zasadna, nawet jeżeli obalamy jakby to porównanie jako sensowne, tak? Widzicie, mądrzej. Widać, że mi IQ urosło. Po bo... Zakończeniu edukacji zdalnej i powrocie do szkół zaczynają się nasilać wszystkie te problemy, które w szkole już były, głównie te dotyczące nadmiernego szacunku dla podstawy programowej jej realizacji za wszelką cenę, to znaczy za cenę dobrostanu psychicznego i fizycznego uczniów. I żeby nie było, że Krzysztof tylko i wyłącznie przesadza i ma utopijne wizje, chociaż podpiera się literaturą naukową w tej kwestii, to proszę uprzejmie, pojawił się mianowicie wywiad czas jakiś temu, to znaczy konkretnie dzisiaj, w tym momencie jak nagrywam ten odcinek, dyrektora szkoły, szkoły prywatnej i o tym za moment, który mówi następująco do nauczycieli. Opanujcie się, za co się tak wyżywacie, na w domyśle, i co w was Wstąpiło. To jest komentarz do protestów nauczycielskich związanych z małymi zarobkami, z presją na realizację podstawy programowej, jak również całej reszty problemów, która trapi szkołę. Co mówi dyrektor szkoły podstawowej, prywatnej? Mam wrażenie, że nauczyciele, którzy zadają bez opamiętania, po pierwsze, nie patrzą w lewo i w prawo, to znaczy nie interesuje ich, ile zadaje się dzieciom na innych przedmiotach, a druga rzecz jest taka, że zupełnie bezkrytycznie realizują swój podręcznik i podstawę programową. To podstawa programowa jest. Po prostu nieznośna, nie? W sensie to jest po prostu męczące. Ja nie, nie wiem, jak wy macie, ale mnie ten przyśpiew za każdym razem po prostu, po prostu męczy. Ja rozumiem, że to jest dla niego metafora świętości, ale to jest, to jest uciążliwe. Plus niestety ten zaśpiew o podstawie programowej kojarzy mi się z tymi wszystkimi innymi hasełkami, typu wiecie, państwo z kartonu i tak dalej. Wszystkimi tymi hasłami, które nawet jeżeli jakie je wypowiecie raz mają sens, to w długim terminie. Są po prostu nudne, nie? I to jest, to jest moje odczucie też, też, też w przypadku, właśnie, śpiewania o podstawie programowej. Na pewnym etapie to się staje nudne. Z jednej strony wielu krytykują za przeładowanie i zbyt dużo faktografii, ale z drugiej strony, to co ja mówiłem wam parę razy, nie parę naście razy, nie parę dziesiąt razy, nie robią nic, ale to absolutnie nic, żeby oszczędzić dzieciom tej nauki i przede wszystkim, żeby zlikwidować podstawę programową, skoro nie lubimy takiej realizować. Jak powiada dyrektor na pytanie dziennikarza, ale przecież podstawa programowa. Musi być Chłopnie, zrealizowana. Wyluzuj. Trzeba ją realizować, ale trzeba to robić mądrze, nie można wymagać wszystkiego, bo żaden człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć. Musiałby być chyba komputerem. Wierzę, że nauczyciele są w stanie zrozumieć, że pewne rzeczy są potrzebne bardziej, a inne mniej. I wreszcie, ostatnia kwestia. Myślę, że najważniejsza z tego wywiadu, którą powinniśmy wynieść. Taki main takeaway. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że troszeczkę nie podoba mi się to, jak on patrzy na ten wywiad, nie? Bo to jest troszeczkę meta w moim odczuciu. Ale spójrzcie na to w ten sposób. To, co teraz robimy, to, że tu siedzimy, wynika z tego, że ja uważam, że źle omówiłem jego, ten materiał, ten, na który teraz patrzymy. Tak jak on omawia ten wywiad, wybrał sobie opaktezy, powiedział coś o zlikwidowaniu podstawy programowej i koniec. To się nawet nie pokrywa z tym, co on sam na ekranie pokazuje bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o, o rzeczy związane konkretnie z podstawą programową, i Maj to pokazał na ekranie, więc, więc nie czuję potrzeby tego teraz przywracać. Przecież podstawa programowa musi być zrealizowana. Podstawy trzeba zrealizować, ale trzeba to zrobić mądrzej. Nie można wymawiać uczniów wszystkiego, bo ten człowiek nie jest w stanie tego garnąć, musiałby być komputerem. Wierzę, że nauczyciele są w stanie zrozumieć, że pewne rzeczy są potrzebne bardziej, a inne mniej. O wielu sprawach wystarczy jedynie wspomnieć. A co, co będzie, jeśli to się potem pojawi na egzaminie? Uczniowie i rodzice będą mieć pretensje do nauczyciela. Pewne rzeczy z podstawy programowej nigdy nie pojawią się na Egzaminie. Jako historyk uczę o przynajmniej 40 faktach, których nie ma na egzaminie. Wszyscy wiemy, co się dzieje z komputerem, kiedy zada mu się zbyt wiele poleceń. On się po prostu zawiesza. I my tak właśnie zawieszamy te nasze dzieciaki, myśląc, że i to jest chyba najgorsze, że robimy to, czego się od nas wymaga. Jestem po prawach nauki 14-latka do egzaminu klasisty, gdyby nie gdyby nie było podstawy programowej. I wolna Amerykanka, tak jak Maj sugeruje, to to dziecko nie potrafiłoby absolutnie nic zrobić, skoro na przykład ledwo dodawał ułamki. To znaczy, wiecie, ja myślę, ja myślę tak, nie, bo cała ta teza dotycząca podstawy programowej jest taka, że jesteśmy w stanie to uwolnić, nie? Że jesteśmy w stanie uwolnić szkolnictwo i te szkoły się same zrewolucjonizują. Pewnie wspomnimy o tym jeszcze za jakiś czas, tylko problem z całą tą narracją jest taki, że to jest bardzo utopijna wizja, ponieważ ona zakłada, że jak zdejmiemy ten, ten, ten ciężar podstawy programowej, to nagle ci nauczyciele stają się wolni i oni sprawią, że cała edukacja będzie super. Nie? Moja polonistka w liceum wielokrotnie narzekała, że ona najchętniej by was nie uczyła tego czy tamtego, ale podstawa programowa ją zmusza. Ja ogólnie miałem do niej pewne zastrzeżenia. Wśród części absolwentów ona była, ona była bardzo lubiana, bo to jest troszeczkę tak. Załóżmy, że ona by faktycznie nie poruszała tych rzeczy, w której jej, ro w jej rozumieniu są niepotrzebne ale który albo których nie warto uczyć. No i na przykład przykładem takiej rzeczy, którą się nie warto specjalnie zajmować, był Mickiewicz, bo babka strasznie nie lubiła Mickiewicza. No i teraz trochę jest tak, że dajemy jej wolną, wolną rękę, i ona stwierdza, że ona nie będzie nas uczyła Mickiewicza. Czy to jest pożądany efekt? I mówię to nie jako osoba, która jest zachwycona Mickiewiczem. Nie jest tak, że, 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 że to by było wielkie wygrańsko i być może jej jakby pomysł na edukację nie zawierający tego Mickiewicza, albo wspominający o nim przez tylko, wiecie, dwie sekundy w kontekście całego roku, miałby ręce i nogi. Jak wpasowałby się w resztę systemu? Jak wpasowałby się w sytuację, w której nagle ten Mickiewicz pojawi się na maturze i trzeba o nim coś powiedzieć? Czy... Zakładamy, że, że, że nauczymy uczniów tak doskonale analizować literaturę, że oni spotkawszy się z fragmentem obcego dla siebie dzieła, przeanalizują go. Dla mnie to brzmi fenomenalnie. Ja jestem cały za. I niezbyt w to wierzę. Nie. To jest, to jest ta rzecz. Lubię sobie pofantazjować, ale nie czuję, żeby to było, dotykało ziemi, nie? On przytacza akurat szkoły i nauczycieli, którzy się rewolucjonizują? Tak, tylko że widzisz, problem polega na tym, że system, w którym pozwala się takim pojedynczym podmiotom eksperymentować i kombinować, to jest system, który zdaje sobie sprawę z tego, że jak się rzeczy wywalą, to jest fallback w postaci tych domyślnych szkół. Jeżeli wymontujemy te domyślne szkoły i powiemy, teraz wszystkie szkoły eksperymentujcie to ta fantazja o kreatywności, która jest z całą pewnością miła, nie wydaje się realna. I to jest mój problem. Będąc zdecydowanie nie nauczycielem i będąc edukatorem, tylko jeżeli bardzo przy, przymrużycie oczy i stwierdzicie, że te kompetencje, które oferuję na tym kanale są wystarczające, a wcale nie jestem pewien, mogę się zgodzić, że, że, że potrzebujemy reformy, potrzebujemy zmian, potrzebujemy przebudowy. Tylko znowu, to jest podobne do tego, co, taci, co, co tacy, wiecie, lewacy neofici mówią jutro socjalizm. Musimy zrobić socjalizm. I się ja proszę nie zastanawiać, jak do tego socjalizmu dojść. Nie myślmy o tym, jak system działa i jak go rozmontowywać. Fajne hasło, lećmy za tym hasłem. Dlatego ja wielokrotnie wcześniej nazywałem Maja populistą, bo to, co on robi, jest właśnie populizmem. Po tych wszystkich dziwnych przepychankach z nim dwa lata temu, ja odstawiłem troszeczkę jego content na bok i ja nie, nie szukam ani konfliktu, ani nie chcę czas, wiecie, wychodzić i mówić, zobaczcie, słuchajcie, tylko mnie, bo jestem mądrzejszy, tylko Krzysztof. Bo znowu nie, ale mam wrażenie, że trochę za dużo dzieje się właśnie w obszarze relatywnie łatwego plucia na podstawę programową, a relatywnie mało dzieje się w, w obszarze Rozmawiania o tym, gdzie ta edukacja ma dojść, jeżeli ma nie być tu, gdzie teraz jest. To będzie moja kosa z, z ludźmi mówiącymi takie rzeczy, bo populizm jest dobry tylko, żeby przyciągnąć ludzi, a za, za nim musi iść ktoś, kto faktycznie wykonuje pracę. Tak? Większość nauczycieli jest przeciętna lub gorzej. Ja myślę, że większość nauczycieli przede wszystkim jest sformatowana do tego, że. Kombinowanie i eksperymentowanie jest niekoniecznie dobrze widziane. Na przykład jako filolog, tak, będąc na studiach filologicznych te, te no już 15 lat temu, miałem bardzo mocne sygnały, że pójście na nauczyciela jest tą najłatwiejszą rzeczą, którą można tych studiach zrobić. W związku z czym bardzo duża część ludzi szła na nauczyciela. Jeżeli cała podstawa edukacji jest zbudowana tak, że tak naprawdę to są ludzie, którzy wybrali najłatwiejszą ścieżkę, no to nie da się na tym zbudować kompleksowego systemu edukacji, nawet jeżeli on miałby być rozproszony, zdecentralizowany i oparty na różnych pomysłach, które się zderzają, tworząc nowe pomysły i, eksperymentują. I eksperymentując. A za tym znowu idzie kasa, tak? Bo nauczyciele muszą godniej zarabiać, żeby prestiż... Nauczyciela wzrósł, to cała masa czynników, której sektor publiczny zdaje się nie chcieć robić, a sektor prywatny nie ma żadnego interesu robić. Bo te pojedyncze prywatne szkoły, które istnieją, także te, które eksperymentują, one wypełniają niższe w zapotrzebowaniu, ponieważ przeciętny rodzic nie jest w stanie zapłacić za taką, za, za właśnie taką fancy fancy bardziej eksperymentalną szkołę. I nawet gdyby to była szkoła prywatna finansowana z publicznych pieniędzy, to dalej nie mamy gwarancji, że wielu rodziców by się na to zdecydowało, szczególnie że te szkoły. Jak spojrzymy, właśnie bo ktoś wspomniał USA, jak spojrzymy chociażby na USA, one wcale nie zawsze dają lepsze wyniki. Tak, cały projekt Charter Schools, sponsorowany przez Fundację Gatesów, pokazał, że to, że to ogólnie średnio działa. Jak się dołoży do tego kwestię to znaczy takiego możliwie szerokiego otwarcia na różne formaty szkół i też likwidowanie pewnych wymaganych podstaw, to się szybko okazuje, że szkoły religijne szkoły oparte na, na, na powiązane albo z konkretnymi odłamami religii, albo, albo oparte na, na, na jakiejś miłej sekcie, potrafią wkładać dzieciakom, które już są w domu indoktrynowane, do głowy takie farmazony, że to przeraża, nie? Te szkoły, które są, wiecie, prywatne, które są, albo są na przykład szkołami religijnymi, finansowanymi z publicznych pieniędzmi, ale prywatnie zarządzanymi, one bardzo często kładą tysiąc razy większy nacisk na dyscyplinę, niż szkoły publiczne. Cała rozmowa o zmianie systemu edukacji staje się super śliska, jak, jak wyjdziesz poza te, te, te ładnie brzmiące hasełka i skandowanie podstawa programowa. Nie? Czy w USA przypadkiem nie ma jednolitej swojej struktury edukacji, co jest mega problematyczne? W USA jest tak, że jest system szkolnictwa y, publicznego, którego największym problemem jest to, że szkoły są lokalnie finansowane z lokalnych podatków. I tak jak u nas, y, ja czasem mówię o tym na przykład, że y, jest problem z tym, że samorząd. Są niedofinansowane i że, że jest na przykład sytuacja, gdzie PiS, obcinając kasę do samorządów, stopniowo coraz bardziej tworzył sytuację, gdzie, gdzie te samorządy stają się bardziej zależne od, od centralnego sterowania i państwa. Tak w Stanach ten problem, na przykład w kontekście edukacji, idzie jeszcze dalej, ponieważ to nie jest problem na poziomie, że Twojej gminy nie stać na przykład na dobre sfinansowanie Twojej szkoły, ale zdarza się, że Twojej dzielnicy nie stać na dobre sfinansowanie Twojej szkoły. Tak? Jeżeli spojrzymy na, dajmy na to Nowy Jork, wiadomo, duże miasto, ale to szkoły na Brooklinie, Bronxie i Manhattanie, wszystkie będąc publicznymi szkołami, będą bardzo różnie finansowane przez to, kto odprowadza w ich sąsiedztwie podatki nie? i ile tych podatków odprowadza. Kiedy przyjmuję do pracy kogoś nowego, to najpierw zastanawiam się, czy mam przed sobą nauczyciela przedmiotu, czy po prostu nauczyciela. Dla mnie każda osoba, która na pierwszym miejscu stawia pracę z dzieckiem i wie, że nauczanie jednego przedmiotu to tylko część całego projektu, jest o wiele bardziej wartościowa niż doktor nauk ścisłych, który co prawda ma większą wiedzę, ale nie, dziec nie widzi dziecka. Zatem są tacy ludzie, w szkolnictwie, którzy zauważają problem, którzy mówią to samo co radykalni reformatorzy, rewolucjoniści, czyli ludzie, którzy uważają, że należy uczniów traktować podmiotowo. Pamiętajmy, że to w Polsce jest uznawane za radykalną rewolucję. I wreszcie. Nie wszyscy zatem nauczyciele, co myślę, że należałoby zapamiętać, należą do tej grupy, która właśnie nadzór i karę uważa za jedyne sposoby, na przykład nadrabiania zaległości. Sam pomysł, że są jakieś zaległości, ponieważ była pandemia i praca zdalna, i trzeba je teraz szybko nadrobić szybko, szybko za wszelką cenę i podkreślam za cenę dobrostanu psychicznego uczniów. I studentów, o czym też za moment, sama taka narracja jest już bardzo groźna. I żeby nie było, ona niestety ma również swoje uzasadnienie naukowe. Widzicie, mam teraz przywilej mówienia o tym po pandemii, nie? Wiecie, wszystko fajnie. Tylko to, co, to, co wiemy i to, co będzie się odbijało na zetkach w wielu miejscach, to jest to, że jeżeli chodzi o edukację, właśnie pokolenia z, to to młodzi ludzie zostali grubo po dupie. System edukacji na wielu obszarach i po prostu zawiódł. Jest troszeczkę tak, że można się nie zgadzać i rozumiem, rozumiem pozycję, w której się nie zgadzamy z tym, że trzeba nadrabiać i zapierdalać, ale... Z drugiej strony, jest też tak, że nauczyciele pracujący w dzisiejszym systemie musieli stanąć przed, przed tą rzeczywistością, że dalej muszą pewne zagadnienia, pewną wiedzę przekazać uczniom w mniej niż dogodnych warunkach. I wiecie, z jednej strony można się wkurwiać na tych nauczycieli, że w związku z tym, że wybuchł pożar i wszystko się waliło, to oni tą wiedzę próbowali dopychać butem i często robili to bardzo niedobrze i często Przede wszystkim robili to bez empatii, i to jest ten punkt, z którym Ma rację. Natomiast z drugiej strony wiemy, że to nie jest tak, że Państwo specjalnie dało tym ludziom dużą pola do manewru. Nie? Jeżeli ta krytyka będzie się skupiać tylko i wyłącznie na tym, że nauczyciele są durni i nie potrafią się zaopiekować uczniami, co z całą pewnością jest problemem oczywiście. Ta krytyka będzie się mijać z punktem, który powinna bić, nie? Myślę, że pewne rzeczy, które on jeszcze powie w tym materiale, być może będę miał dzisiaj na nie inne spojrzenie niż miałem wtedy. Natomiast dalej warto pamiętać, jeżeli nakręcacie uczniów przeciwko nauczycielom, jeżeli budujecie tylko tą dynamikę, gdzie uczniu pamiętaj, że nauczyciel jest Twoim wrogiem, jeżeli nie spełnia Twoich oczekiwań, to wypuszczasz w świat osobę, która dalej będzie miała resentyment na tym bardzo podstawowym poziomie, tak? Będzie widziała, że ten nauczyciel mnie skrzywdził ci nauczycielem i zepsuje edukację itd., tak itd., tak ale dalej będzie tak samo niezdolna do krytykowania systemu, który wyprodukował tego nauczyciela i ten efekt końcowy, który sprawił, że cierpisz. Uważam, że jest bardzo dużym problemem budowanie nacisków w taki sposób, jak maj buduje. Jeżeli kładziesz nacisk tylko i wyłącznie albo w zdecydowanej większości na to, że nauczyciele są do dupy, potem mówisz tylko albo system zawodzi, to system jako bardzo rozmyty podmiot, jako bardzo rozmyty byt, jako coś, co tak naprawdę nie ma twarzy, poza ewentualnie wiecie, w czasach, w których to wideo zostało nagrane czarnka, tak? A teraz nowackiej, to ci uczniowie nigdy nie zrozumieją, gdzie potrzebne są punkty nacisku, żeby rzeczy się zmieniły. A te punkty nacisku są potrzebne na ministerstwo. I to nie tylko na ministrę, tylko też na na przykład ludzi, którzy konsultują edukację, na kuratoria oświaty, na punkty, które są ponad nauczycielami. Dlatego że w źle działającym systemie zarówno dobrzy nauczyciele będą działali gorzej, jak i źli nauczyciele. Będą działali w sposób bardziej bezkarny. To jest ta różnica między, między wyborcą Trumpa a urzędnikiem Trumpa. Obie osoby popierają coś złego, ale ich sposób jakby budowania zła w naszym świecie jest znacząco różny. Wiecie, ja nie chcę, żeby przychodzili, że, żeby ludzie, którzy słuchają Maja, wychodzili potem z wiedzą na poziomie tego typa. O, tutaj widzicie, na czacie który wczoraj przyszedł i próbował się ze mną awanturować, że Elon Musk jest jednak super fajny, i uciekł, jak mu przedstawiono dowody, że Elon niekoniecznie jest dobry, a dzisiaj e, jakby kombinuje, żeby znaleźć spicy takea pod tytułem Czy ja uważam, że World Trade Center to był zamach? Bo człowiek, który jest zafiksowany na tym, że problemem są nauczyciele w pierwszej kolejności, są najbardziej zepsutym najbardziej elementem tego całego mechanizmu. Właśnie będzie szukał tylko sposobu na to, żeby się boksować albo szadł boksować z nauczycielem. Wiele z nie byle kim, mianowicie z profesor Marczyńską, która jest, jak czytamy, specjalistką chorób zakaźnych w wieku dziecięcego Uniwersytetu Warszawskiego, pojawia się wśród dzieci więcej lęku, ale tutaj mamy ciekawą konkluzję, że edukacja stacjonarna jest koniecznością. Czyli by, z jednej strony mamy dyrektora szkoły, który po powrocie uczniów do nauczenia stacjonarnego mówi nauczycielom, żeby się opanowali, żeby się nie wyżywali i co w nich wstąpiło, z drugiej strony mamy panią profesor, która trzy dni wcześniej Mówi, że edukacja stacjonarna jest konieczność. No nie ukrywam, omyślałem sobie. Ciekawa sprawa. Może by porównać ze sobą te wywiady. I co czytamy w wywiadzie profesor profesorem Marczyńską? E, następującą mianowicie rzecz. Na pewno wzrosła, bo nie jest istotny, liczba przypadków prób samobójczych. Czym myśli samobójczyk? W mojej ocenie, a powtarzam to od początku epidemii, edukacja zdalna przynosi bardzo wiele strat. Izolacja dzieci, zaburzanie ich normalnych kontaktów rówieśniczych. Pamiętajmy, normalne kontakty rówieśnicze polegają na tym, że można komuś na przykład przyłożyć albo go skopać. To jest normalny kontakt rówieśniczy. Normalnym kontaktem rówieśniczym jest również bullying czy nękanie. To są normalne kontakty rówieśnicze. Rozumiecie? No dobrze, ja rozumiem na przykład jedną rzecz. Wszystko, co on tutaj robi, jest stawianiem tak niesamowitego chochoła, że klękajcie narody, nie? Na zasadzie to, co on właśnie tutaj zrobił, Cała, ca, ca, cały ten fragment jest niesamowitym fikołkiem intelektualnym, który działa tylko jeżeli wykazujesz bardzo dużo złej woli. Ponieważ jedną rzeczą, którą warto zaznaczyć w kwestii tego, czy pro, profesor Marczyńska ma rację, czy nie ma racji, jest to, że ona nie odnosi się do tej poprzedniej rzeczy. To nie jest debata dwóch stron, które zajmują przeciwne pozycje. Mało tego, w pierwszym wywiadzie, który Maj przytacza, Słowo zdalny nie pojawia się ani razu. Dyrektor nie mówi ja jestem zwolennikiem zdalnej edukacji, ja mówię więcej, więcej zdalnej edukacji nie mówi nic w sąsiedztwie tego. Ale to, co maj na potrzeby zbudowania swojej tezy i porównania tych wywiadów robi, to jest powiedzenie, zobaczcie, tamten gość powiedział rzecz A, a ona mówi rzecz B, która jest przeciwstawna, mimo że to są osobne rzeczy. I to jest strasznie nieuczciwe. Ja sobie podejrzę jeszcze, w którym serwisie to było. Nauka w Polsce, okej. Okay. To jest straszny fikoł. Żeby uznać, że faktycznie te, te dwie rzeczy są takie same, to musiałaby między nimi istnieć jakaś dyskusja. Tymczasem nie ma czegoś takiego. To jest rozmowa z papem, tak? Ona mówi, że edukacja zdalna przynosi bardzo wiele strat, izolacja dzieci, zaburzenie ich normalnych kontaktów rówieśniczych i właśnie wysyłanie nadmiarowych grup na kwarantanny będzie tylko pogłębiało lęk u najmłodszych, a tego lęku wśród dzieci jest więcej. I znowu, mam przywilej mówienia o tym z perspektywy dwa lata później, gdzie okazuje się, że wiemy, że właśnie Zetki przez, przez doświadczenie izolacji dostały mocno po dupie. Dostały pod względem zdrowia psychicznego mocno po dupie, dostały pod względem izolacji mocno po dupie. I obserwujemy wiele problemów związanych z tym, że właśnie młodzi ludzie skarżą się na samotność. Więc znowu nie dość, że te dwa wywiady nie są sobie przeciwstawne i przeciwstawianie ich sobie jest pozbawione jakichkolwiek podstaw, to jeszcze praktyka pokazuje, że w całej tej pozycji ma i niespecjalnie ma rację. Nie? Trochę chocho, ale prawda, żeby skarżyć uczniów, gnębicieli czy gównianych nauczycieli, to duży problem, których nikt nie rusza znowu jeżeli zaczniemy wywierać nacisk na na przykład takie instytucje jak kuratoria oświaty być może pojawią się mechanizmy żeby takie rzeczy lepiej regulować mi podczas pandemii bardzo brakowało kontaktów z ludźmi z klasy ja się cieszę że skończyłem szkołę akurat jak się pandemia zaczęła bo nie wiem co by było chyba był to najgorszy moment w moim życiu bo przez kilka miesięcy nie wychodziłem z domu i potem bałem się wrócić do szkoły kumam to to, co powiedział Maja, jest po prostu krzywdzące dla uczniów, a w szczególności tych, którzy po prostu potrzebują pomocy w tym, aby móc się zintegrować z kolegami i koleżankami. Ja w czasie pandemii utknęłam w domu z matką z problemem alkoholowym. Nie wyobrażałem sobie, jakby to było być w takiej sytuacji, będąc w szkolnym wieku, a na pewno takie przypadki były przecież. Nawet bardzo dużo, nie? Wiecie, i znowu, tłumacząc to najlepiej, jak potrafię. Zaraz zobaczymy rzecz, którą ja nawet te dwa lata później pamiętam, która jest okropnym fikołem jest straszną manipulacją ze strony Maja. To znaczy, zaraz wiedziemy w rozmawianie o tym, że samobójstwa, e, że, że samobójstwa są powodowane przez powrót do szkoły stacjonarnej, ale wszystko tutaj. Mamy, mamy kogoś, kto obserwuje ten system od właśnie strony zdrowia psychicznego młodych ludzi i opinia tej kobiety. Przy czym, szczerze mówiąc, też zaznaczmy to, ja nie wiem, czy ta kobieta jest najlepszą możliwą ekspertką, na, na której się można opierać, tak? Ja, ja nie, nie znam szerzej pozycji, opinii, ekspertyzy Magdaleny Martyniaków, Czyńskiej, bo rozmawiamy o znowu rzeczy, która jest tak naprawdę wyciętym kawałkiem jakiejś szerszej, szerszej, szerszej konwersacji. Bardzo ciężko jest w takiej sytuacji wiedzieć, jak dobre lub złe jest spojrzenie tej konkretnej osoby na, 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 na problemy. Ale to, co robi Maj w tym miejscu, wcale nie pomaga. I znowu w tym, w tym wywiadzie, na, na który, który Majowi się tak bardzo nie podoba, ona mówi też o tym, że. Kwestie problemów z edukacją zdalną potwierdziły zarówno amerykańskie, jak i europejskie towarzystwa pediatryczne. Zaapelowały do władz poszczególnych krajów, aby przywrócić normalną naukę i przestać izolować dzieci, poza zaburzeniami psychicznymi wzrósł także problem z otyłością, bo młodzież znacznie więcej czasu spędzała przed komputerem czy telewizorem. Tych strat jest dużo, trzeba robić wszystko, aby normalność w tych szkołach wróciła na stałe. I wysyłanie oczywiście nadmiarowych grup na kwarantanny będzie pogłębiało zdaniem pani profesor Lęk wśród najmłodszych. Ja Mam pojęcia lęk przed czym. Potwierdziły to, Może to jest problem, że nie masz pojęcia lęk przed czym? Może jest to właśnie jeden z dość problemów z krytykowaniem takich pozycji, jeżeli twoją odpowiedzią na, na osobę mówiącą o lęku młodych ludzi jest powiedzenie, ja nie wiem przed czym. I ja myślę, że niestety, ale, jest, ale przez takie zagranie, przez wypowiedzenie rzeczy w ten sposób, Maj nie tylko po prostu przeskakuje nad rzeczą, na którą nie ma dobre, nad rzeczą, na którą nie ma dobrej odpowiedzi, ale też zachęca swoich widzów, żeby zrobili to samo. To znaczy, koniec końców, jeżeli Maj nie ma pojęcia, a ty widzisz, Maja jako eksperta, no to ty też nie masz pojęcia, bo przecież twój autorytet nie wie, tak? Ergo to jest wymyślone. Ergo to jest problem, który należy zignorować. Proszę, powiedzcie mi, w jaki sposób to jest zdrowe. Dla odmiany ja bardzo dobrze wspominam pandemię i siedzenie w domu. bo to chyba jedyny okres w moim życiu, chociaż, chociaż nie ukrywam, że moje umiejętności interpersonalne mocno na tym ucierpiały. Wiecie, jakby to jest troszeczkę tak. Komunikacja przez internet wychodzi gówniano zarówno dorosłym osobom, jak i młodym osobom. To nie jest tak, że... że My, dorośli, poważni ludzie, jesteśmy zajebiści w komunikację przez internet. Twitter jest studium z tego, że nie umiemy się ze sobą porozumiewać w internecie. Komentarze pod połową wideo w internecie pokazuje, że nie umiemy się komunikować ze sobą w internecie. Bo te komentarze są albo zdawkowe i tak naprawdę mówią nam nic, albo są Pasywnie agresywne i są tylko szukaniem zaczepki albo warknięciem, które, które też, co warto zrozumieć, czasem nawet nie da się go zrozumieć. I wiemy, że jest tak, że, że ta komunikacja internetowa w porównaniu z komunikacją face-to-face -face jest dużo gorsza i że tak naprawdę izoluje nas od ludzi. Mimo wszystko, obecność osoby, której patrzymy w oczy i której wszystkie procesy życiowe obserwujemy na żywo, zmienia też nasze nastawienie, zmienia nasz sposób rozmawiania z ludźmi, chociażby, nie? Równo amerykańskie, jak i europejskie towarzystwa pediatryczne, jak zwykle w takich przypadkach dowiadujemy się o amerykańskich naukowcach, ale nigdy nie ma linku do badań, nawet jeżeli to jest serwis nauka w Polsce. Z... Zwróćcie uwagę, że zaraz tuż powyżej, tuż powyżej tego okienka z twarzą Maja są takie trzy litery, takie pogrubione trzy litery. Te trzy litery to P.A.P. I tak się głupio składa, że P.A.P. znaczy Polska Agencja Prasowa. Jeszcze głupiej się składa, że na samym początku tego tekstu, który on pokazuje właśnie na ekranie, tej wersji, którą on pokazuje na ekranie, jest napisane, że to jest wywiad udzielony Polskiej Agencji Prasowej, a nie Nauce w Polsce i nie Ministerstwu Edukacji i Nauki. I pomijając kwestię tego, że w wywiadach bardzo rzadko ogólnie przytacza się źródła, dlatego że jest to forma niesprzyjająca podawaniu źródeł. Chociaż sławetny tekst o ADHD, w którym. Ale nie, to też nie był wywiad, to był list, gdzie, gdzie psychiatra diagnozujący ADHD przytoczył całą masę linków i całą masę badań związanych z, z, z właśnie diagnozowaniem dy, ADHD. Mimo, że tam gość faktycznie dał przypisy, to w większości miejsc, w większości przypadków, kiedy prowadzisz, kiedy, kiedy robisz wywiad, to nie, nie, nie podajesz linków. To nie jest specjalnie nic dziwnego. Natomiast Dużo dziwniejszym jest, że koleś, który komentuje tego typu materiał, który mówi, zdebankuje to, przychodzi i mówi, no nie ma, i są, są za to amerykańscy naukowcy. No, okej, okay. no są, tak, są. To nie udało się znaleźć w związku z tym debanku tych amerykańskich naukowców, skoro mamy im nie wierzyć? Mimo wszystko argumentowałbym, że w tym momencie istnieje pewne zobowiązanie po, po stronie, właśnie. Komentującego to maja, żeby jeżeli on uważa, że profesorka kłamie, no to, to, to mógłby to udowodnić, nie? Albo mógłby pokazać na przykład właśnie te ekspertyzy, które teoretycznie mówią to, co, co, co babka e, sugeruje, ale jednocześnie na przykład nie mówią tego w pełni, bo z całą pewnością zda, zda, dałoby się takie rzeczy znaleźć. Zamiast tego dostajemy fuknięcie na to, że ktoś mówi o amerykańskim towarzystwie pediatrycznym. Znowu, nie naukowcach. To też jest bardzo ważne rozróżnienie. W tym momencie i nie chodzi o to, że e, amerykańscy naukowcy to mówią, tak to jest stowarzyszenie lekarzy pediatrów, którzy mówią ej, ma, my dajemy rekomendacje, stąd dudat. Do Więc chwila. Jak, jak, to ma, jak to ma dokładnie działać? Chcecie, chcecie mi powiedzieć, że, że jeżeli ja teraz zacznę na wszystko, co Maj mówi, odpowiadać Urgh, on tak powiedział, to to będę dobry merytorycznie czy zły merytorycznie? Bo wydaje mi się, że znam odpowiedź. Aczkolwiek w tym momencie, jeżeli mówimy o apel amerykańskich i europejskich towarzystw pediatrycznych, to to nie jest badanie. To jest stowarzyszenie lekarzy zajmujących się konkretnym problemem, mówiących, nasza rekomendacja jest taka, to nie, nie ma co szukać tej numeru doi, to jest list otwarty, to jest apel do władz. To jest troszeczkę tak, jakby powiedzieć w kontekście chociażby zmian klimatu, że jeżeli jakaś organizacja naukowców, Stowarzyszenie Naukowców Klimatycznych Europy, cokolwiek. Nie szukajcie organizacji, bo wymyślają z dupy. Wystosuję do władz list, to ten list jest nic nie warty, ze względu na to, że nie ma, że, 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 że e, nie opiera się na bezpośrednio, konkretnie podanym badaniu. Albo że jeżeli ja teraz wspomnę, że organizacja wystosowała taki list, to to jest bezwartościowe, bo na, na pewno takiego listu nie ma, bo ja nie, nie przyszedłem z nim w ręku. To jest mentalność, którą w innych kontekstach odrzucilibyśmy jako szurską. Tutaj, ponieważ temat jest gorący i odbiorcy Maja są ludźmi, którzy czują się często poszkodowani przez szkołę, i zaznaczmy to: często z uzasadnionych powodów poszkodowani przez szkołę są z nim zsynchronizowani, to ten mechanizm nie zadziała. Ten mechanizm właśnie sceptycyzmu na zasadzie Ej. Ale to, że ona nie podała tego, te, 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 tego apelu, nie, nie zlinkowała tego apelu natychmiast, to nie znaczy, że ten apel nie miał miejsca. Zaapelowały one do władz poszczególnych krajów, żeby przewrócić normalną naukę i przestać i dzieci. Dalej, najlepsze, poza zaburzeniami psychicznymi, wzrósł także problem z otyłością, ponieważ młodzież znacznie więcej czasu spędzała przed komputerem czy telewizorem. Boże drogi! Czyli rozumiem, że jak ja teraz tak siedzę, tak jak przed wami w tej chwili, nagrywam ten materiał, to, to ja w tym momencie ty no, z każdą chwilą przeżywam kilogramu. Ja powiem tak. Jest wybitnym saltem mówienie, że ludzie w pandemii, w lockdownach nie przytyli. Ja, ja rozumiem, że tutaj ktoś może po, potraktować mój jednostkowy przykład, jako Twój jednostkowy przykład, ty się nie znasz. Tak? Ale ja na przykład muszę powiedzieć, że. Ja przytyłem 10 kilo podczas pandemii. Siedząc właśnie... Przez ten okres, gdzie siedziałem w domu przede wszystkim. Przez okres lockdownów. Myślę, że byłoby niesamowite, gdyby, gdyby się okazało, że, że, że to tylko ja, ale mamy tutaj... Effect of the COVID-19 pandemic on obesity and its risk factors, a systemic review. I spójrzmy se... During COVID-19 pandemic, physical inactivity, sedentary life, czyli... Czyli życie w trybie osiadłym. And poor eating patterns were the most common risk factors for obesity. Additionally, unhealthy eating habits, excessive behavioral stress, depression, anxiety, low mood, age, gender, and ethnic minorities have been identified as risk factors for obesity during the COVID-19 pandemic. Wiemy, że ludzie przytyli w pandemii. Wiemy, że ludzie, którzy byli zmuszeni siedzieć w domu, przytyli w pandemii. Koleś, który. Śmieje się z tego, mówiąc: Ja siedząc tutaj na krześle, ja teraz tyję, hehe, ale to jest śmieszne. Jest antynaukowy po prostu. Bo niezależnie od tego, czy spojrzymy na sprawę w taki sposób, że same lockdowny i jakby wzrost depresji wpłynęły negatywnie na ludzi, czy spojrzymy na sprawę w, ta w takim ujęciu, jakie on próbuje tutaj serwować, czyli ja jem zdrowo, więc ja nie przytyłem, i ja jak siedzę przed kamerą, to ja nie tyję, to tak czy inaczej będziemy mówić o wycinkach. Ta depresja, o której wspomniałem, jest tylko częścią rzeczywistości. Znacznie większą natomiast jest jakiś koleś ryjący z tego, że na, na edukacji zdalnej można przytyć. Niezależnie od tego, czy jesteś dzieciakiem z miasta, czy jesteś dzieciakiem, który żyje w miasteczku, czy dzieciakiem, który żyje na wsi, samo pójście do szkoły wymaga od ciebie więcej energii. Na chodzenie, tak? Więcej kalorii spalisz. Możemy kompletnie odłożyć na bok kwestię WF. Będziesz mieć więcej aktywności w ciągu dnia przez sam fakt, że musisz się do szkoły dostać. Jak się weźmie pod uwagę jeszcze kwestie te, żywienia i tego zdrowe, niezdrowe, dranie, drogie i tak dalej, i tego, co się kupuje, jak się kupuje jedzenie na zapas, na przykład w pandemii, to, to, to tych czynników, które, które przyczyniają się do tycia, jest rosnąco coraz więcej. Tymczasem jedyną odpowiedzią, jaką ktoś daje, jest ha, ja nie tyję siedząc tutaj. Dobrze, że wróciliśmy do tego. Ale wiecie co? Wiecie co? Jest sposób, Słuchajcie. Bierzecie to do rąk, nawiasem dobra książka, otwieracie. I wy magicznie, magicznie przestajecie tyć! Momentalnie! Zachudniecie, bo macie książkę i siedzicie w ławce przy stole, tak samo jak przed komputerem, ale rozumiecie, no, no ponieważ trzymacie ten przedmiot w rękach, to nie tyjecie. Jak można. Będąc profesorem, popełniać najbardziej podstawowy błąd, jaki istnieje, to znaczy błąd logiczny, post hoc ergo propter hoc. Jesteście zainteresowani tym, jak, na czym polega ten błąd, jest na ten temat e, cały materiał na Khan na nawiasem. To jest na przykład taka technika debaciarza. To jest logika debaciarza. I ja na przykład od, od, od de debaciarskich taktyk się odsunę. Nikt nie powiedział tego, co powiedział Maj. Zobaczcie, w jaki sposób ktoś wyśmiewa tak naprawdę pozycję pod tytułem. W związku z, z, właśnie z siedzeniem w domu ludzie tyją. Być może wiecie, że otyłość jest bliskim dla mnie, przy, d, 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 dla mnie problemem. tak? Być może wiecie, że, że ja się nakręcam, kiedy, kiedy mówię o problemach z wagą, z otyłością i tak dalej. Więc się teraz przez chwileczkę nakręcę, ale tylko troszeczkę. Pandemia była dla mnie bardzo srogą, Złym momentem, dlatego, że byłem też bardzo długi czas sam przed pandemią, w sensie nie miałem żadnej relacji. Czułem się w cholerę samotny, przeprowadziłem się do nowego miasta i za pracą, którą bardzo szybko straciłem, ponieważ ktoś okazał się bardzo chujowym człowiekiem. W związku z tym nie miałem znajomych, to znaczy nie miałem punktów kontaktu, nie miałem zajęcia przez chwilę, bo znalezienie pracy po jej utracie zajęło mi też chwilkę. I ogólnie byłem w dość złym miejscu. Pod względem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. To znaczy, aktywności miałem mniej niż mam teraz. Za to na przykład, chodząc po zakupy raz na półtora tygodnia, kupowałem sobie m.in. taką tackę hałów i ją wpierdalałem w 3-4 dni. Czułem się słabo psychicznie. Nie miałem nawet gdzie pójść, pomijając fakt, że, że, że moja głowa niezbyt pozwalała mi iść gdziekolwiek, ponieważ bardzo nie chciała. Ja się autentycznie bałem wychodzić z domu w pewnym momencie, bo to było paraliżujące. I ja. Ze 122 kg przeskoczyłem do 136, przy tym 14 kilo. Najniżej co udało mi się, się zejść to było 124 kilo. W ostatnim czasie, ponieważ też było różnie, przy tym z powrotem do 127 i mam nadzieję, że uda mi się to znowu zrzucić. Wydaje mi się, że powoli zacząłem z tego schodzić, ale zobaczymy. Nie robię jeszcze zakładów. Zrzucenie każdego kilograma jest dużo cięższe niż przybranie go. I ten koleś, ponieważ tak naprawdę niespecjalnie potrafi dyskutować ze stawianymi tezami, próbuje je rozbroić, mówiąc to jest błąd logiczny. Przywiązujesz rzeczy, rzeczy post-hoc i z całą pewnością nie ma dowodów na to, że, że praca zdalna, czy, siedzenie, czy edukacja zdalna mogą przyczyniać się do otyłości. Co jest o tyle śmieszne, że wiecie, że na tym najbardziej podstawowym poziomie, jedną z krytyk ogólnie dzisiej, naszego dzisiejszego społeczeństwa, szczególnie tego żyjącego w miastach, jest to, że ponieważ bardzo dużo pracy wykonujemy w trybie siedzącym, to ludzie tyją. Wiecie, nawet tej pracy w biurach i nie potrafimy wziąć tego i rozwinąć, że jeżeli, jeżeli dodatkowo jeszcze zmniejszymy ilość ruchu, jaką ludzie mają, natomiast dodamy im warunki stresowe i okoliczności, które mogą, mogą wspierać to, żeby się nie ruszali, to nie da się z tego wyciągnąć wniosku, że tak, jednak siedzenie w domu na dupie pomaga utyć. Zamiast tego gość całkiem dosłownie robi dwuminutowy segment na temat błędu logicznego, ponieważ bycie debaciarzem jest, najlepsze, co jest najlepszym co ma do zaoferowania. Ja na każdym kroku staram się, staram się krytykować debaty i mówić, że debaty są bezużyteczne. Regularnie powtarzam, że debaty są przede wszystkim taką popisówką, takim mechanizmem demonstrowania tego, że retorycznie jesteście lepsi niż druga strona i jakby są, są, są robieniem show i szopki. To jest dokładnie to czytaczanie, że właśnie, że Ło, to jest post hoc, ergo propter hoc, to, to jest taktyka, którą używa, której używają debaciarze. To nie jest natomiast strategia, która pozwala skutecznie krytykować materiał, wypowiedź kogoś, kto potencjalnie w danym obszarze ma większe autorytet od ciebie. A zatem w tym wywiadzie Pojawia się związek kauzalny, którego nie ma. Jest tylko i wyłącznie tutaj związek pewnego nastę następstwa. I problem polega na tym, że oprócz tej nieszczęsnej otyłości, która moim zdaniem ośmierzyła panią profesor tutaj, jest jeszcze to o wiele groźniejsza teza dotycząca lęku. I teraz musimy się zastanowić nad tym, dlaczego w ogóle ktoś widzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy edukacją zdalną a lękiem. Być może jest tak, że dopiero teraz wyszły pewne kwestie z tym związane, ale równocześnie, trzy dni później, dyrektor szkoły mówi coś zupełnie innego w szkole mając do czynienia na co dzień z dziećmi, prawda, w odróżnieniu od... Znowu ośmieszamy, ośmieszamy pozycję kobiety mówiącej z perspektywy osoby zajmującej się tematem, dlatego że w innym wywiadzie ktoś mówiący o zupełnie innej rzeczy powiedział rzecz, którą, którą teraz wykorzystamy, żeby ją ośmieszyć. Tymczasem naprawdę nawet nie trzeba się w Google z z, za zakopać, co w obliczu tego, jak bardzo zepsuty jest Google, pokazuje, jak banalne, jak, z jak banalną rzeczą się mierzymy żeby widzieć to, nie? Badania wskazują, że obawa przed COVID-19 jest pozytywnie skorelowana z problemami ze zdrowiem psychicznym i symptomami stresu, takimi jak niepokój, depresja, stres i problemy ze snem. Więc chwilka. Wiecie, ktoś może powiedzieć, okej, okay, ale on to nagrywał w 21., więc takich rzeczy nie wiedział. Sure, jest to jakaś krytyka. Chyba że spojrzymy na to, że pierwsze publikacje z tym związane pojawiały się w 21. roku. Polskie badanie opublikowane 1 stycznia 28, które mówi Fear of COVID-19 as a buffer in the relationship between perceived stress and, and life satisfaction in the Polish population at the beginning of, of the global pandemic. Spójrzmy na wnioski, bo w sumie nie musimy iść dalej, nie? During the COVID-19 pandemic people experienced significant stress and fear of infection, which negatively affects their life satisfaction. It can be assumed that during global pandemic most stressors are not directly linked to the risk of infection. Loss of job, isolation, lack of so, uh, social support or a total change in lifestyle may be more threatening to the well-being than the risk of infection, which many people do not consider as dangerous. Therefore, it can be assumed that people who experience a strong fear of COVID-19 may perceive uh, inconveniences uh, resulting from restrictions as less oppressive than the people who do not feel fear. Już w pierwszym Mieliśmy pierwsze obserwacje związane dokładnie z tym problemem. To jest materiał z października 2021 roku. Badanie, które wam pokazałem. Znowu króciutkie i, i to 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 jest, jakaś, to, to, to jest badanie na 900 osobach, nie? I nie do końca jestem pewien, jak bardzo reprezentatywna jest ta grupa, dlatego, że to jest 522 kobiety i 385 mężczyzn. Nie będę wchodził w specjalnie w, w szczegóły tego, bo to tak naprawdę jest mało ważne, ale chodzi przede wszystkim o zasadę. Te korelacje, które Maj tak neguje, one były obserwowane przez ludzi, którzy zajmują się tematem. Jedną osobą, która zdaje się ich nie obserwować, jest osoba, która krytykuje podanie takich rzeczy jak lęk w związku z, z izolacją, w związku z edukacją zdalną. Co tycia w mieście, to imo dochodzi jeszcze jeden czynnik, powietrze. Jestem z regionu, który jest mega czysty, zawsze wszędzie chodziłem albo jechałem na rowerze, samochód to tylko tata czasami odbierał mnie w nocy. Dzisiaj mi mignął post, jak miał pracę zdalną, to cały czas bym podróżował, tymczasem ja pracujący zdalnie wychodzę z domu dwa razy w tygodniu. No, mam świetnych znajomych, którzy generalnie rzecz biorąc w tym momencie pracują głównie zdalnie i oni mówili, że jakby oni wychodzą głównie z psem i po zakupy, nie? Bo po co mają wychodzić? Ja naprawdę nie próbuję być tutaj człowiekiem, który mówi: Nie, w ogóle straszne pierdolenie, izolacja, to czy się z... nauka zdalna to czysty szatan, a nauka bezpośrednio, na żywo to jest raj. Bo tak nie jest. Jest tak, że ludzie z jednej strony czerpią korzyści z siedzenia na dupie, bo mogą na przykład odpocząć, jeżeli, mają zbyt, jeżeli są na przykład przewoźcowani, i w krótkich przedziałach czasu jest tak, że jestem bez żadnego problemu w stanie uwierzyć, że chwila przerwy od, od tego zapierdolu szkolnego może przynosić uczniom korzyści, ale. Ignorowanie tego, jak potężnym narzędziem jest izolacja, która bardzo mocno występuje, kiedy nie chodzisz do szkoły, e, która mimo wszystko dyktuje mnóstwo Twoich relacji społecznych, no to jest trochę nieuczciwe. No. U nas był koszmar z nauczaniem zdalnym, bo wykładowcy nas ciągle traktowali, jakbyśmy ich chcieli oszukiwać na zaliczeniach. Wiecie. To, to jest w ogóle też koszmarna rzecz, nie? Jakby to, jak bardzo firmy się wycofały z pracy zdalnej i to, ile razy biedni szefowie mówili, że nasi pracownicy to z całą pewnością ciula nas robią, jak, jak, prac, jak siedzą na, na zdalnym nauczaniu, na, na zdalnej pracy i oni ciężej by pracowali, jakby tutaj mieli bat nad sobą w biurze, a tak to nie pracują wcale. No jest, jest komiczne, tak? Widzimy, że to zaufanie wzajemne jest le leży i kwiczy, że ono on, jest fatalne. No ale znowu, jeżeli chodzi o, o takie rzeczy, no to trzeba podejść do tematu z pewnym zrozumieniem. Niskie zaufanie społeczne szeroko będzie odbijało się zarówno na uczniach, jak i na pracownikach, jak i na studentach. Tak? Wszystko, o czym tutaj rozmawiamy, tak naprawdę, dalej opiera się na tym, że są plusy zrobienia rzeczy zdalnie, tylko... W społeczeństwie w cholerę uzależnionym od smartfonów, w społeczeństwie bardzo pokrzywdzonym przez social media, które dyktują tak, tak wiele naszych relacji i dyktują tak wiele naszych połączeń z resztą świata, dokładanie kolejnego mechanizmu izolacji od, od prawdziwych ludzi będzie szkodliwe. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że dzisiaj żyje. Podejrzewam, że wcale nie mała i to jest chyba najgorsze. Grubka ludzi, dla których ich ulubiony influencer, streamer czy, czy, czy ktokolwiek jest ich najlepszym kumplem. Ponieważ ta parasocjalna relacja zastępuje im bardzo wiele i ona, ma, i ona też kompensuje, kompensuje na przykład to, że. Ludzie cię źle traktują w prawdziwym świecie. Jestem to w stanie sobie wyobrazić, bo no mówię, jak sam siedziałem na dupie, to miałem tak, że moim oknem na świat był właśnie ekran mojego komputera. Wyobraźcie sobie, że ludzie, którzy lądują w czasem tak przykrej i desperackiej sytuacji, nie mają przed sobą mechanizmu, który pozwoli im z tej sytuacji wyjść. Nie mają przed sobą mechanizmu, który pozwoli im zadbać o siebie, zmienić coś, znaleźć tych, te, te, to oparcie, tak? Mówienie. Przytrzymamy cię w domu, będzie super. Jest de facto mówieniem, my chcemy, żebyś ty był sami odizolowany. Za każdym razem, kiedy rozmawiamy na tym kanale o problemach chłopaków, tak? o problemach facetów, dowiadujemy się, ważną informacją w ogóle w kontekście relacji międzyludzkich jest to, że kobiety są lepsze w ich podtrzymywanie przez lata. Tak? Po skończeniu studiów, po skończeniu liceum, że, że kobiety utrzymują więcej relacji przyjacielskich, koleżeńskich. Faceci są w to gorsi. To ma znaczący wpływ na ich na przykład skłonności do samobójstwa. Czy naprawdę chcemy, żeby te, to nietworzenie relacji zaczęło się jeszcze wcześniej? Czy naprawdę chcemy, żeby to, ta, ta sytuacja, w której my nie kontynuujemy relacji ze szkoły, wynikała z tego, że w szkole ich nie nawiązaliśmy? Ja, wiecie, ja, ja jestem dzieckiem wczesnego internetu, to znaczy ja w ogóle miałem super wcześnie dostęp do internetu, bo ja już po, po forach internetowych w 1997 roku, coś takiego, i ja nawiązałem dużo znajomości w tamtym okresie. Dużo, dużo osób poznałem w tamtym czasie. Jedyne relacje, które poznały, po, które przetrwały po tym, jak dane forum internetowe się zamknęło, czy, czy ja po prostu przesunąłem się do innego miejsca, bo na przykład przestałem siedzieć na Jercu, to były te relacje, które zrealizowały. Realizowały się w prawdziwości, w prawdziwym świecie. To były relacje z osobami, które poznałem na żywo. Wiele z nich dalej to są osoby, które ledwo, ledwo znam, tak? Albo które, z którymi mam szczególnie z jedną osobą, mam znacznie bardziej odległą relację niż bym chciał. Aczkolwiek ostatnio miałem przyjemność porozmawiać z tą osobą, którą znam, wiecie, 25 lat prawie. Miałem okazję z nią porozmawiać dłużej, w środku nocy, w super losowy sposób i to było na, naprawdę bardzo fajne i bardzo podbudowujące. Ale znowu, to jest osoba, którą miałem okazję poznać na żywo. Jak grałem w e, Team Fortressa 2 na masę i siedziałem na jednym konkretnym polskim serwerze, na którym było sporo fajnych osób, to ja jak tylko przestałem grać tego Team Fortressa, pyk, zniknęło, nie ma, nie? Myślę, że, myślę, że naprawdę nie ma zauważalnej różnicy między tym, jak łatwo jest utrzymać znajomość, która jest tylko internetowa, a znajomość, która jest internetowa i na żywo, bo nie wiem, wszystkie moje doświadczenia mówią, że jednak ten element poznałem kogoś też na żywo bardzo umacnia relacje z ludźmi. Tak bym na to spojrzał, profesor. Leczącej zapewne na uniwersytecie medycznym, albo uczącej przyszłe pokolenia lekarzy. Współczuję nawiasem nad przyszłym pokoleniem lekarzy. Also, w materiale, który oryginalnie omawiał to, to, to wideo maja, ludzie się przypieprzali, że robię wycieczki osobiste do maja. To jest wycieczka osobista. To jest dokładnie wycieczka osobista i to dość paskudna. Implikująca, że ponieważ pani profesor w wywiadzie dla papu. Użyła błędu logicznego post hoc, ergo ergo Propter hoc, to ona źle uczy kolejne pokolenia lekarzy. To jest, to jest bezpośredni atak na tą osobę. I zwróćcie też uwagę, że to jest bardzo skoncentrowane, że to jest kolejny atak, który na tą osobę przeprowadza. On absolutnie poza sposób raz za razem uderza w autorytet tej kobiety, dlatego że jemu się nie podoba to, co ona powiedziała. N niezbyt fajne, bym powiedział. Czyli ten lęk. Jednak jest powiązany z czymś innym. I może on nie jest powiązany ani z edukacją zdalną, ani z edukacją stacjonarną. Może jest powiązany po prostu z tym, w jaki sposób edukujemy, niezależnie od tego, czy robimy to zdalnie, czy stacjonarnie. Ja od samego początku pandemii byłem zwolennikiem edukacji zdalnej, ale też dlatego, że ja do niej w specyficzny sposób podchodziłem, wykorzystywałem aplikacje, narzędzia, które i tak wykorzystuję na co dzień w swojej pracy naukowej. Więc nie było to dla mnie niczym nowym. Natomiast wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś próbował jeden do jeden przełożyć metody nauczania stacjonarnego na zdalne, to musiał być to absolutny niewysłowiony koszmar. I tak z takiego nauczania zdalnego należy ale to nie oznacza, że należy wylewać dziecko z kąpielą. To oznacza, że należy również spróbować wykorzystać to, czego się nauczyliśmy, spróbować przekuć to na coś nowego. Also, kontrargumentem do kobiety mówiącej, że edukacja stacjonarna jest lepsza, jest: Ja robię dobrą edukację zdalną i, i proszę traktować to jako obiektywny miernik rzeczywistości. Jak wszyscy, jakbyście wszyscy byli tak zajebiści jak ja, to by nie było problemu ze zdalną edukacją. Mimo wszystko nasuwa mi się tutaj ten stary film Babis o książce o Supernauczycielu, ponieważ to brzmi bardzo podobnie do supernauczyciela. To brzmi. W... Niepokojąco bliski sposób do tego, że, że patrzcie na mnie, jaki jestem, jakim jestem amazing edukatorem. To nie jest dobry sposób mówienia o rzeczach. Ale jeżeli rzeczywiście zainteresowani jesteśmy tym, jaka jest etiologia tego lęku, jakie są jego przyczyny, to ależ oczywiście, że mam dla was rozwiązanie. Mianowicie, wystarczy jak zawsze sięgnąć do badań naukowych i w tym wypadku podrzucam wam raport zrobiony przez Narod N Niezależne Zrzeszenie Studentów pod tytułem Mobbing na uczelniach wyższych. No nie. Dobra, to ja już wiem, że będziemy mogli ten fragment przeskoczyć, bo. Po prostu on tutaj omawia, omawia ten, to, to, to badanie i nie musimy go omawiać. Problem nie, nie leży w tym badaniu. Przyjmując, że wszystkie, wszystko, co jest w tym badaniu powiedziane prawidłowo, że, że wszystko jest prawdą z tego badania, nie ma ja to absolutnie nic wspólnego z edukacją talną, Szcz, szczególnie uczniów szkół. Nie istnieje żadna korelacja. Jest to bardzo wygodne, ponieważ pokazuje, że Maj ma. Swoje definicje tego, co jest zepsute, i będzie wszystko tłumaczył przez definicję, przez to, co on sobie zdefiniował jako źródło tego zepsucia. Bardzo fajnie, że ktoś wskakuje w to, że tu mamy opracowanie na temat mobbingu. I ja pod żadnym względem nie podważam tego, że mobbing jest problemem. Jest, z całą pewnością. Mamy, znamy tony koszmarnych historii związanych z tym, jak traktowani są studenci. Od rzeczy typu hehe profesor, który, który co chwila rzuca jakiś krzywy tekst o atrakcyjnych paniach, wink wink, przez gości, którzy gdzieś między wierszami proponują podwyższenie oceny i konsultacje, po takie rzeczy typu: To chyba na, na którymś uniwersytecie medycznym było, po, po, była jazda pod tytułem: studentom, którzy byli na praktykach lekarskich, nie wolno było jeździć windą i nie wolno było siadać. I ja nie pamiętam, Kurczę, wydaje mi się, że to na Twitterze widziałem, ale być może to był jakiś artykuł, gdzie ktoś mówił, że, że całkiem dosłownie miał taką akcję, że siedzą właśnie u, u lekarza, który, który, który się w danej chwili tam trójką czy czwórką studentów zajmuje, który im tłumaczy coś, chodzi ktoś wyżej w hierarchii szpitala i każe im wstać. I krzyczy na nich, że jako oni śmieją siedzieć. Okazuje się, że śmieją siedzieć, bo, prowadzą, bo osoba, z którą mieli w danej chwili zajęcia, z którą w tej chwili po prostu przebywali, powiedziałem, żeby usiedli. Więc dowodów na to, że mobbing istnieje, jest mnóstwo i nie ma co się z tym szarpać w ogóle. Nie ma, nie ma co mówić, nie, nie, mobbing, nie problem. Tylko to jest znowu kompletnie poza tym, że. Mobbing mobbingiem, problemem w tym wypadku jest coś innego. Problemem było to, że pandemia COVID pokazała znaczące słabości właśnie edukacji zdalnej, szczególnie w świecie, w którym bardzo dużo uczniów, jak i szkół, jak i nauczycieli jest nieprzystosowanych do edukacji zdalnej. I hasło bądźcie po prostu tacy jak ja i wtedy wszystko będzie zajebiście jest, no, sorki, ale jest po prostu niepoważne. Wiecie, to jest troszeczkę taka sytuacja, że widzicie ludzi, którzy toną, bo płyniecie sobie na morzu, macie statek, na którym, na, 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 na którym sobie radośnie żeglujecie w, i wasz kapitan podpływa do statku, który właśnie zatonął i krzyczy do, do ludzi, którzy toną. Jakbyście mieli lepszy statek, to byście nie utonęli, nie? No, może by nie utonęli, jakby mieli ten przystatek, ale musimy radzić sobie z tym, co jest dzisiaj, a nie z tym, co wypowiada właśnie gość z pozycji autorytetu. Tak naprawdę skupiając się przede wszystkim na tym, żeby zakwestionować cudzy autorytet. Problem polega oczywiście na tym, że studenci przebadani, przypominam, grupa 1635 osób, które się zgłosiły do badania, nie podjęło 42% jakichkolwiek działań, nie uznało, że nic to nie zmieni, to aż 32%, albo że było niepotrzebne, to 6, 16% ledwie odważyło się cokolwiek z tym zrobić. No i pojawia się pytanie, dlaczego? Skoro studenci są grupą świadomą, to są ludzie dorośli, a jednak wiedząc i zdając sobie sprawę z tego, że znajdują się w sytuacji, w której dzieje się im krzywda i w której ktoś nie traktuje ich podmiotowo jako część społeczności, tylko wyżywa się na nich, albo wyżywa swoje frustracje, albo wyżywa fakt, że nie zdołało zrobić w trakcie zajęć zdalnych tego, co miało zrobić, i teraz musi nadrobić szybko podstawę programową. Mm. I ci wszyscy ludzie, postępujący w ten sposób, dopuszczają się mobbingu, a mobbingowani boją się to zgłosić. To teraz zadajmy sobie proste pytanie, okej? Okay? Dobrze. Co w szkołach, w której nie mamy do czynienia z dorosłymi ludźmi, którzy są upodmiotowieni i są obywatelami? Komu oni mają zgłosić tę sytuacje? Gdzie jest jakaś platforma, gdzie można o tym powiedzieć? Gdzie są dyrektorzy, którzy mówią to, o co e, wspomniany dyrektor na samym początku materiału, który miał odwagę postawić się środowisku i wstrzą... No ewidentnie w tym wywiadzie jest ten dyrektor. To jest błędna odpowiedź? Jak pytamy się, gdzie, gdzie są? Czy ja źle od... Bo ja nie, ja nie wiem, może jeszcze odpowiem. Ja wiecie, no nie jestem specjalistą od edukacji, nie? Może, może to jest tak. Może to jest jednak tak, że znowu spięliśmy mobbing, że, że próbujemy spiąć mobbing z tym, że to jest z całą pewnością jedny problem, jaki dolega ludziom na edukacji zdalnej lub stacjonarnej i po prostu zignorujemy inne, bo bo, bo, bo znaleźliśmy sobie odpowiedź na wszystko i proszę się nie zastanawiać, czy to jest prawidłowa odpowiedź, czy nieprawidłowa odpowiedź. Just saying. spróbować powiedzieć, że coś, coś się dzieje nie tak, że po raz pierwszy jest taka sytuacja, też padło takie zdanie w tym wywiadzie, że przychodzą do niego ludzie, którzy są kompletnie przeciążeni, bo mieli 15 bombilionów kartkówek i sprawdzianów, które Sprawiały, że musieli się uczyć do późnych godzin nocnych, bo trzeba nadrabiać, zaległości, i nagle ludzie decydują się na to, że posyłają dzieci do szkoły prywatnej. I dochodzi do sytuacji, która jest jeszcze bardziej patologenna, ponieważ to nie jest odpowiedź na uwiąd edukacji publicznej, żeby posyłać dzieci do szkoły prywatnej. Ja to rozumiem jako decyzję rodzicielską, ale jest to patologenne, ponieważ edukacja na świecie, która jest prywatna albo która jest kosztowna, jest oceniana źle przez wszystkich absolwentów. W Stanach, zwłaszcza doprowadzono do sytuacji, w której studenci spłacają kredyty studenckie dłużej niż kredyty hipoteczne. Jest całym Nur to którym możecie... I zobaczcie, co tutaj się stało, nie? Znowu krytyka edukacji prywatnej, Czy przez trzy, czwarte czasu mówimy jednak o edukacji niewyższej, wyższej, tylko, tylko podstawowej, zawraca do tego, że są kredyty studenckie. Nie, już już Znowu. Znowu, jebać kredyty studenckie, tylko w jaki sposób to jest argument? Krytyka prywatnego szkolnictwa w USA na poziomie właśnie szkół podstawowych i liceów przebiega po zupełnie innych liniach. Przebiega po, po, po liniach tego, że chociażby właśnie te szkoły uczą, czego chcą. I jak się tak głupio składa, że jesteś, Albo, że, że twoi rodzice są, 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 są sekciarzami, albo jesteś w bardzo krzyżowym regionie USA, no to może się okazać, że pewnych rzeczy nigdy się nie nauczysz. Takich jak, że ewolucja i, konstrukcjoni i konstrukcjonizm to nie są dwie równorzędne teorie, nie? Albo gorzej. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Tak, tak, chodziło mi o kreacjonizm. Więc jest ta krytyka prywatnej edukacji, która nie musi zawracać do hurdur kredyt studencki. Może na niej się skupmy. Myślę, że to znowu było dużo ciekawsze. Zresztą posłuchać na YouTube, Dark Academia, znaczy ludzi, którzy zaczynają się snobować na tą klasistowską wizję nauczania, w której nosimy sobie mundurki, nosimy sobie eleganckie ciuszki i chodzimy po kampusach, które wyglądają na XIX Na Nawiasem mówiąc, kampus Yale w Stanach Zjednoczonych był specjalnie polewany kwasem, żeby wyglądały te mury na starsze. To jest apologia pewna, tak? Ten sprzedaż, ta sprzedaż edukacji, sprzedaż prestiżu, handlowanie prestiżem edukacji i, i gatekeeping, czyli yy, stanie na straży dostępu do edukacji i wprowadzanie różnych metod ograniczających dostęp do niej. I nie może być takiej sytuacji, w której jeżeli będziemy chcieli, żeby dziecko nie doświadczało mobbingu w szkole, to będziemy je posyłać do szkoły prywatnej. Ponieważ w szkołach publicznych wtedy się nic nie zmieni. Zgadzam się. Wydaje mi się, że wiem, dlaczego on poszedł w tym kierunku, ale on całą swoją pozycję zajebistości nauczycieli, oparł. To znaczy zajebistości tej edukacji, tak jak on by ją widział, oparł na tym dyrektorze prywatnej, prywatnej szkoły, nie? I. Ja rozumiem, że jego pomysł jest taki, że nie może być tak, że tylko dyrektor prywatnej szkoły, prywatnej placówki mówi, mówi takie, takie dobre rzeczy, które ja lubię. No tak, ale może w takiej sytuacji warto jest znaleźć osoby funkcjonujące w publicznym systemie, którym, którzy mówią takie rzeczy, wtedy byłoby jeszcze lepiej. Bo w przeciwnym wypadku myślę, że niestety, ale istnieje pewna obawa, że ty chcesz zasugerować, że, w, że, że, że nie ma w publicznym systemie takich ludzi, a to nie byłoby specjalnie dobre. I To tylko i wyłącznie do tego, że będzie coraz więcej szkół prywatnych i coraz mniejsza szansa na to, żeby cokolwiek zmienić w szkołach publicznych, ale przypominam, że nie mówimy tylko o szkołach, tylko mówimy także o uniwersytetach. Ba, mówimy także o zakładach pracy, tylko że w zakładach pracy jest, jeżeli to jest porządny zakład pracy, HR i jest... Czy to nie jest tak, że publiczne uniwersytety w USA też są płatne? Tak, to jest generalnie dość pojebany system ogólnie z tymi z dwoma w ogóle instytucjami nadzoru kredytów. Cały ten system kredytów e, studenckich i płatnej edukacji jest oparty teoretycznie na publicznych ramach, tylko że jest też e, mocno wypaczony przez Ciągłą inflację kosztów. I proszę nie patrzeć na to, jak olbrzymie fundusze inwestycyjne mają takie uczelnie jak Harvard, na przykład, i że one mogłyby teoretycznie przyjmować już do końca wszechświata studentów za darmo i dalej by nie zbiedniały, bo, bo to nie ma znaczenia. Ważne jest to, żebyś za, za, zapłacił, zapłaciła za, za to, że masz przywilej studiowania i, i koniec. Możliwość interwencji w sprawach mobbingowania. Oczywiście pojawia się również ten sam element, to znaczy strachu. I to jest kluczowa kwestia. Nadzór. I kara działa tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie boją się strachu i dają się nadzorować, ponieważ są zastraszani. Strach jest centralnym elementem systemu. Strach przed złoceną, strach przed egzaminem, strach przed kartkówką, strach przed, strach przed testem, strach przed egzaminem dyplomowym, który sprawia, że nie śpimy przed egzaminem dyplomowym, bo się boimy. Strach, który paraliżuje nas do tego stopnia, że nie angażujemy się w edukację tak, jak powinniśmy, ponieważ myślimy tylko. Rozumiem, że jeszcze przez chwilę będzie o tym strachu mówił, ale i tak chciałem to już teraz powiedzieć. No okej. Okay ale ja na przykład spałem przed obroną swojej pracy. I mówię to z bardzo konkretnego powodu, nie? Jeżeli się okaże, że, tego, że ten strach bardzo różnie doświadczamy, to znaczy, że różni ludzie doświadczają strachu w różnym stopniu i z różnych bodźców, to tym bardziej bezsensowna staje się jego wcześniejsza teza mówiąca niemożliwe, żeby w edukacji zdalnej występował lęk. A, a może jednak najprostsza odpowiedź pod tytułem nie, całkiem możliwe, w tym momencie staje się jedyną prawidłową i jedną potrzebną, bo jest troszeczkę tak, że skoro te bodźce strachu istnieją, skoro doceniamy to, że dużo rzeczy można wpływać lękowo wewnątrz systemu edukacji, to jak możemy przyjmować, że poza systemem edukacji nie istnieją dodatkowe bodźce lękowe, związane chociażby właśnie z izolacją. I wyłącznie o tych pierdołach, w postaci ocen, egzaminów i testów, które warunkują nasz byt w szkole w taki sam sposób, w jakim w więzieniu warunkuje nam e, nas grafik dnia, który jest za każdym razem taki sam. Bo i w jednym i w drugim przypadku chodzi o złamanie indywidualności, złamanie człowieka. Nie myślcie sobie, że ja proponuję tu w tym momencie jakieś proste rozwiązania, jestem utopistą, bo przecież to jest niemożliwe, żeby prowadzić taką szkołę, w której się nie będzie łamało człowieka. Ale oczywiście, że to jest możliwe. I jak widać, są tacy pedagodzy, są tacy edukatorzy, są tacy dyrektorzy szkół, którzy mówią coś podobnego. Czyli nie jest tak, że odwarstwiony od szkół Krzysztof, który sobie przejdzie na uczelni, może sobie eksperymentować, ma dziwne pomysły, tylko nauczyciele, pedagodzy zaczynają też to zauważać. Okej, okay. dwie rzeczy. Po pierwsze, zasadnicza różnica między szkołą a więzieniem jest taka, że ze szkoły się wychodzi. Znaczy, nie po odsiadce, tylko po zakończeniu dnia. Wychodzi się, do, do szkoły nie idzie się w weekend. Ta sama implikowanie, że to jest ta sama systematyzacja. Jest myślę za dużym uproszczeniem. Jest po prostu za dużym uproszczeniem i, i w związku z tym nie jest racjonalna. A będąc delikatnie tylko złośliwym, ktoś, kto mówi, że nie mówię o tym tylko ja, ale mówią edukatorzy, ludzie, tada, ta, 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 nauczyciele mówią o tym. Mógłby, skoro wyznaczył taki standard dla tego wideo, eseju czy whatever, mógłby jednak pokazać wypowiedzi tych edukatorów, nauczycieli, bla bla bla. Chyba, że mamy żyć cały czas tym jednym nauczycielem, który, Którego wywiad przytoczył po to, żeby ośmieszyć inny wywiad. Wybierzmy sobie jeden standard, nie? Ja nie wiem, że to musi być któryś z nich konkretnie, ale jeden. I wspomniałem wam o książce Michela Foucault, nadzorować i karać. Nawiasem mówiąc, lewicującego filozofa, więc zapewne prawa strona internetu by powiedziała, że to jest marksista i postmodernista, i nie należy go czytać. Tylko, że problem polega na tym, że filozofowie tego rodzaju upominają się za krzywdą człowieka. I żeby wam pokazać, co tkwi tak naprawdę niebezpiecznego w szkole, tak niebezpiecznego, że możemy porównać tę instytucję z instytucją więzienia. Pozwólcie, że przytoczę wam fragment książki Nadzorować i Kara. Konkretnie w rozdziale drugim pod tytułem Sposoby dobrego tresowania, w którym czytamy. Dyscyplina produkuje indywidua, tak, fabryka, prawda? Równo wszystkich tak samo, każdy ma numerek, każdy jest identycznie traktowany, każdy jest umądrowany, wygląda tak samo. Oczywiście chyba, że się ustawi. Tak, I w szkole i w więzieniu. Nie, I będzie miał układy z ludźmi, którzy trzymają władzę. Jest specyficzną owa dyscyplina techniką władzy, która czyni z jednostek zarazem przedmioty i narzędzia swojego działania. Foucault używa nawet w którymś momencie takiego określenia, assujettissement, czyli jażmienie pisane z akcentem na ja. Tak samo jak angielskie subjugation zawiera w sobie podmiot, tak samo asujetismo zawiera sujet, czyli też podmiot po francusku. i. Ujarzmienie zawiera to ja. We wszystkich przypadkach dąży ta, ta strategia do eliminacji jednostki, eliminacji podmiotowości. Ujarzmienia, czyli pozbawienia tożsamości, pozbawienia indywidualności. To już nie władza triumfująca zatem, która ze względu na własny nadmiar może polegać na swojej superpotędze. Ta władza jest skromna, zapobiegliwa, kieruje się wykalkulowaną. Ale konsekwentną ekonomią. Nie to modalności, drobne procedery, gdy porównywać je z statycznym rytuałem suwerenności albo potężnym aparatem. Szczerze mówiąc, nie odpowiadam na to, bo, bo trochę czuję, że cały ten fragment jest, o, jest, jest obok tematu w opór, nie? W zasadzie, szur, podbija całą tą, co, co, całą tą rozmowę o hierarchii i porządku i. Ale to jest tak strasznie rozmyta teza, że jest mi w opór ciężko w tym momencie z nią debatować. W sensie to jest trochę to samo, co robi Giełzak, który zachwyca się tym, że umie coś po francusku powiedzieć. I ja rozumiem, że ten sam snobizm, który maj krytykuje, jednocześnie jednocześnie bardzo lubi sobie wtrącić coś z francuska, żeby pokazać, zobaczcie, jestem mądrzejszy od was, bo wy nawet nie rozumiecie, co ja mówię, ale znowu musimy, musimy popatrzeć na Foucault, który patrzy na Walhausena piszącego w XVII wieku i gdyby to była strukturalna krytyka systemu, a nie tylko speedrun przez to, że ktoś kiedyś napisał jedną rzecz, która w tym momencie mi się podoba i jest okej okay, i wystarczy, to nawet bym to docenił, nie? Tylko, że to nie jest krytyka systemu, to jest tak naprawdę znowu zawracanie do tego, co widziałem w innych materiałach, że Maj uwielbia powtarzać, czyli tej nieszczęsnej szkoły pruskiej, tak? I szkoła pruska jest znowu wytrychem i odpowiedział na wszystkie, Można ją w kółko powtarzać, tak jak ten zaśpiew po, po, po podstawie programowej. W pewnym momencie trzeba pójść dalej. Ten państwa, który na przykład wyraża się w możliwości inkarcerowania obywatela, wtrącenia go do więzienia, ale również w przymusie szkolnym, wtrącenia do szkoły. Okej, okay. i tutaj jest jeden problem z tą argumentacją. To znaczy, przez to powiązanie, które on zrobił, mówiąc, że istnieje przymus szkolny i możliwość trącenia obywatela do więzienia, tworzy implikację, że edukacja jest niepotrzebna. Jest to absolutnie niecelowy zabieg z jego strony, nie uważam, żeby to było coś świadomego, nie implikuje, że Maj mówi nie edukujcie się, broń Boże, ale mówię, że tak skonstruowanie tej tezy w rezultacie mówi, konieczność uczenia się jest przemocą, a to już jest naprawdę niedobra teza. To nawet nie jest tylko poza kontekstem, to jest wręcz instrumentalne potraktowanie tych koncepcji, to brzmi jak mądrzej niż koncepcja go w Pana instytucji totalnej, ale on je właściwie zrównuje. Ja myślę, że, wiecie, że to jest bardzo wygodne przytoczyć fragment Foucault, którego tak naprawdę zwrócił uwagę, że on mówił o tym, o tym fragmencie. Ile? 3,5 minuty i przeczytał de facto jedno zdanie. To znowu nie było szersze omówienie koncepcji Foucault, jak y, mówił o tym. Asyżetismo. To jest też dość pobieżne. Nie, być może gdyby to y, mówiła Abigail, to byłbym bardziej skłony wziąć to za dobrą monetę, ale w momencie, w którym on to mówi, mam, jestem delikatnie mówiąc sceptyczny. Nie? Więc jest trochę tak, że, że przyglądam się temu i. I, i nie, lubię to, to, nie, nie lubię tego, czemu się przyglądam. Choć to one krok po kroku opanują owe wielkie formy, zmienią ich mechanizmy i narzucą im swoje metody. Aparat sądowniczy również nie uniknie tej dokonywanej pocichu inwazji. I najważniejsze, main takeaway, który chciałbym, żebyście wzięli z tego materiału: Sukces władzy dyscyplinarnej należy zapewne przypisać w wykorzystaniu prostych instrumentów hierarchicznego spojrzenia. Ten moment, w którym nauczyciel na was patrzy i daje wam do zrozumienia, że jesteście nikim. Ten moment, w którym wykładowca każe wam przyjść na kolana na dyżur i daje wam do zrozumienia, że jesteście. No tu muszę powiedzieć, że występuje pewien duży problem. Ponieważ byłem bardzo. Ponieważ miałem miał, miał podejrzenie, za którym podążyłem, i niestety to podejrzenie się sprawdziło. Czy ja jestem w stanie tworzyć tą książkę po polsku w takim razie? Hierarchicznego spojrzenia normalizującej sankcji, bo w wersji angielskiej. Kiedy mówimy o hierarchicznej obserwacji, mówimy o mechanizmie, który wywołuje nacisk poprzez obserwację, nie przez spojrzenie. Jest duża różnica między obserwacją a spojrzeniem. I z tego co rozumiem, kiedy Foucault mówi o. Właśnie hierarchicznym spojrzeniu w kontekście szkół to mówi o egzaminacji i analizie jednostek, ale mówi konkretnie o egzaminacji w szkołach, która wprowadziła kilka nowych, e, no, no, nowych elementów. Po pierwsze, ekonomia widoczności stała się ćwiczeniem z siły. Podmiot nierządzący rządzący staje się widoczny. Egzaminacja albo analiza wprowadza e, indywidualność do pola. Dokumentacji. To jest troszeczkę bardziej złożony problem niż spojrzenie nauczyciela. Więc tak. Jeżeli chodzi o tą kwestię hierarchicznego spojrzenia, to krytyka, z którą pod kątem obserwacji i egzaminacji, o której mówi Foucault, dotyczy tego, że obserwacja czyni z nas jednostki, a Foucault jest generalnie rzecz biorąc Dość krytycznie podchodzi do indywidualizmu. I to, kiedy mówimy o hierarchicznym spojrzeniu, to mówimy o tym, że, spo, że z pozycji władzy przyglądamy się jednostkom, ale nie, że nauczyciel na Cię patrzy i widzi w Tobie nic, tylko że, że nauczyciel widzi każdą osobę, że, że nagle szkoła rejestruje Was wszystkich i wszystkich Was traktuje indywidualnie, co w tej perspektywie jest szkodliwe, ponieważ jeżeli rozpoznaje was jako indywidualne byty, to może stosować wobec was dyscyplinę i może was porównywać do normy. Więc znowu, to nie jest nauczyciel patrzący i widzący w was nic, a to jest nauczyciel przyglądający się każdemu indywidualnie, mówiącemu, a jak ty odstajesz? I potencjalnie, i, tu, tu, i tutaj nagle wchodzimy w pole, gdzie, gdzie jest miejsce na krytykę, i potencjalnie wychodzący z założenia, że jeżeli odstajesz, to jesteś problemem. Więc. Troszeczkę inaczej niż to, co, ni, niż to, co Maj powiedział. Just a little bit. Moment, w którym wykładowca każe wam przyjść na kolana na dyżur i daje wam do zrozumienia, że jesteście nikim. Ten moment, kiedy dyrektor szkoły albo rektor przywołuje pracownika naukowego albo członka. To dosłownie nie jest o tym. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym musiał sprawdzać, kurwa, co filozof powiedział, ale to tak bardzo odchodzi od, od tego, co Fuko pisze, że aż boli. Całkiem dosłownie, Foucault, jakby w całym przykładzie dotyczącym hierarchicznej obserwacji, mówi o szpitalach i o szkołach, dlatego że w obu przeprowadza się egzaminacje, przeprowadza się przyglądanie się jednostce, żeby wyciągnąć o niej informacje. W jakiś sposób to jest to samo, co dyrektor każący ci się pojawić na dywaniku. W momencie, w którym mówimy o filozofie, którym się nie podobało to, że instytucje takie jak szkoła pozwalają na właśnie przypisanie nam wszystkim cech, stworzenie nam teczki i traktowanie nas jako indywiduów, które należy oceniać pod kątem normy, to nie jest to samo, co dyrektor wołający cię na dywanik. Aaaa! czy członka grona pedagogicznego i daj im do zrozumienia, że są nikimi To te momenty hierarchicznego spojrzenia normalizującej sankcji, czyli kary, która jest tak oczywista, że nawet nikt jej nie kwestionuje, i która staje się częścią niepisanego kodeksu zasad. Przyzwyczajają się nas wcześniej do takich kar. W szkole podstawowej miałem czarne kółko dla niegrzecznie zachowujących się dzieci, które to kółko należało nosić na piersi przez cały czas. W Sex Education pojawiają się podobne stygmatyzujące tabliczki, które muszą nosić uczniowie, którzy albo ma mają niewłaściwe ubiory, albo nie są w stanie podporządkować się. Binaryzmowi płciowemu i są niebinarni, więc też nie pasują do pewnego schematu i trzeba ich napiętnować. To jest właśnie ta normalizująca sankcja, obrzydliwa technika nadzoru i kary. I nareszcie kombinacja wszystkich tych technik, czyli normalizującej sankcji, hierarchicznego spojrzenia, w specyficznej procedurze tej władzy w egzaminie, tak, w tym egzaminie, który. Staram się zawsze krytykować tym egzaminie, który jest retroaktywną, wsteczną legitymizacją tego wszystkiego, co się dzieje w edukacji. Mówiąc prościej, to egzamin maturalny sprawia, że w liceum jest podstawa programowa. To liceum sprawia, że w w, nie w gimnazjum, tylko teraz już w podstawówce jest egzamin, są kartkówki, bo jest podstawa programowa. I dlatego też. Są wcześniejsze formy nauczania, typu przedszkole, zerówka, bo jest później szkoła podstawowa. Ale wszystko zaczyna się w tym geście, w tej sankcji, w tej dyscyplinującym nakazie prowadzenia egzaminów, który wychodzi z centrum, który wychodzi z władzy. Bez tego możliwa jest dopiero zmiana. Bez przeświadczenia, że egzamin, na którym oceniamy jest jedynym sposobem na to, żeby stwierdzić, czy ktoś się do czegoś nadaje. I oczywiście każdy może wtedy powiedzieć, że przecież nikt, nikt nie wymyślił niczego innego, ale to jest nieprawda, ponieważ egzaminy to jest wynalazek późny, oceny to jest wynalazek późny, wcześniej sobie ludzie jakoś radzili. I rzekłbym, biorąc pod uwagę to, jaki mieliśmy postęp technologiczny przez tyle lat, wszystko wskazuje na to, że jakimś cudem, tacy ludzie jak Pernik, jak wcześniej Arystoteles i nie wiem, Platon, ktokolwiek inny, Tomasz Zakwinu, skąd się wzięli. Oni nie wzięli się znikąd. Wzięli się stąd, że mieli mistrza, który wskazywał im błędy. I na tym powinna polegać ta formuła. Na feedbacku, sprzężeniu zwrotnym, pokazaniu, to robisz źle, zrób to inaczej, to wtedy będziesz robić to dobrze. Tyle. 5,0 albo 45,7 punkcika, albo 13%, nic mi nie mówi na temat moich umiejętności. Gdyby mi mówiło cokolwiek na temat moich, moich umiejętności, to wiedziałbym później na studiach, co robić dobrze, żeby unikać tego rodzaju sytuacji. Gdyby cokolwiek szkoła mówiła nam w zakresie tego, co robimy źle i jak to naprawić, to ludzie nie przychodziliby z błędnym. Naprawie potrzebowaliśmy Tomasza Zakwinu, żeby powiedzieć, że. Szkoły są złe w feedback, bo znowu to jest troszeczkę szukanie autorytetów w rozpoznawalnych postaciach, żeby powiedzieć coś, co można spokojnie powiedzieć bez odwoływania się do tego autorytetu i potencjalnie. Można by to nawet powiedzieć lepiej, bez odwoływania się do tego autorytetu. Spojrzeniem na studia i w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje, ponieważ nikt wcześniej ich nie sfidbekował, nikt im nie powiedział, co robią źle, bo egzamin nie służy i strasznie bym chciał, żebyście spróbowali przetestować tę hipotezę na własny rachunek. Nie służy temu, żeby sprawdzać wiedzę wyłącznie. On służy dyscyplinowaniu, on służy nadzorowi, on służy dla tych wszystkich, którzy, nie, uda, którzy no, no, nie powiodło im się, mieli zły dzień i nie napisali tego egzaminu, nie zdali go, i, i wtedy pojawia się w nas jeszcze większy, bardziej paniczny strach. Co się teraz stanie? Przecież ja, ja nie zdałem egzaminu, przecież ja nie obroniłem pracy dyplomowej. To kim ja teraz w ogóle jestem? To jest ten sam strach, który czuje więzień, któremu się mówi, że przedłuża się mu wyrok o następne pięć lat. To nie jest normalne. Nie jest to normalne, że stworzyliśmy taki system. Czy. czy, czy e, nie, przepraszam, ja muszę to cofnąć. To jest ten sam strach, który czuje więzień, któremu się mówi, że przedłuża się mu wyrok o następne 5 lat. Zgadzam się. Z jednym małym gwiazdkiem. Pod warunkiem, że ten więzień, któremu, wiecie, o 5 lat przedłużono wyrok, to jest e, Chris Pine w Dungeons and Dragons, Dragons. Wtedy to jest dokładnie to samo. Wtedy nieodróżnialne. W przeciwnym wypadku. Mam nieśmiałe podejrzenie, że występuje jakaś drobna różnica. Wiecie, on zaczął od pchania tego, że więzienie i szkoła jest, są takie same i więc musi skończyć, że więzienie i szkoła są takie same. Ale ja się nie dziwię, że od nie tyje, siedząc na tym krześle, robiąc, skoro robi tak tęgą gimnastykę przy okazji, no. Myślę, że to jest ten, ten tajemniczy czynnik X, który sprawia, że on że ogromnie jest w stanie przytyć, siedząc za tym krześle. I może wreszcie należałoby coś z tym zrobić, a nie tylko powtarzać za każdym razem, że jak ktoś wskazuje na problem i patologię i mówi What the actual fuck? To. O, oh, łatwo jest krytykować. O, oh, to zaproponuj coś lepszego. Nie! Nie ma lepszego systemu i gorszego systemu. Każdy system jest zły. Edukacja to jest coś, co się powinno odbywać wyłącznie poza systemowo i wtedy będzie miała sens. I niestety, zła informacja dla wszystkich, którzy by chcieli widzieć we mnie egalitarystę, który chce dobrego dla wszystkich. Nie, edukacja nie jest dla wszystkich i nie jest wyższa i bardziej zaawansowana. Podstawowa jest dla wszystkich, jasne, ale potem nie każdy musi iść do liceum. Można zacząć się trenować już w zawodzie, zało założyć sobie firmę, iść gdzieś na staż. I tym bardziej studia nie są dla wszystkich. Studia to jest hobby albo ważny etap na zdobyciu znaczy na drodze do zdobycia bardzo wyspecjalizowanego zawodu, który wymaga tego, żeby postawić pewne bariery merytoryczne przed ludźmi, którzy mają być wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. Ale naprawdę nie jest tak, że 100% społeczeństwa musi mieć studia wyższe, tak jak to jest w Polsce, co jest ewenementem na skalę światową. I na pewno nie jest tak, że wszyscy. W 2021 roku w dominującym poziomem wykształcenia ludności zamieszkalnej zarówno w miastach, jak i na wsi było średnie, łącznie z policjalnym. Odsetek ten wyniósł odpowiednio 33,6 w miastach i 30,4 na wsi. Okej, okay? to praktycznie tak samo. Tak jak Maj powiedział, 100% ludzi ma wyższe wykształcenie. Tak zaczniemy to rozróżniać na kohorty wiekowe, Także nie okaże się, że, 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 że jest lepiej, nie? Także nie okaże się, że o nie wszyscy wszyscy 25-latkowie dzisiaj mają wyższe wykształcenie. 32,4% ludności Polski według wykształcenia to są absolwenci szkół średnich łącznie z policjalnymi, wykształcenie zasadnicze zawodowe ma 19,6%, wykształcenie podstawowe ma 18,3. Inna liczba niż 100%, przypadająca na wykształcenie wyższe w takim razie? Na największy odsetek wyższego wykształcenia w Polsce ma mazowieckie, które ma 31,3%. Drugie w kolejności jest małopolskie, które ma 24,4%. Ale powiem tak. Ja mam inny problem z tym, co on powiedział. I to jest dużo, dużo, bardziej fundamentalny problem z tym, co on powiedział. Bo nawet, jeżeli zachodzi percepcja, że właśnie wszystkich się wypycha na studia, ja wiem, ja kiedyś sam to powtarzałem. Dalej rzeczy wyglądają w ten sposób. Mamy bardzo dużą dysproporcję. Między facetami a kobietami. Wyk wy wyższe wykształcenie ma więcej kobiet. I te liczby, te, ta proporcja na korzyść kobiet rośnie. Wykrzyczane w ten sposób przez Maja, że nie każdy musi mieć wyższe wykształcenie, ciągnie za sobą niestety dość przykrą implikację. Bo pamiętajmy, że, że on to nagrywa na YouTubie. Na YouTubie mimo wszystko, siłą rzeczy, większość jego widowni, to będą mężczyźni. Duża część jego widowni to będą młodzi mężczyźni. Widzicie, do czego zmierzam? Że niezależnie od tego, czy on jest egalitarystą i czy mówi, że wyższe wykształcenie jest dla wszystkich, czy nie dla wszystkich, niezależnie od tego, czy tak jest, że wyższe wykształcenie jest dla wszystkich lub nie dla wszystkich, koleś, który próbuje się wciskać w rolę eksperta, autorytetu w kwestii edukacji, mówi młodym mężczyznom, że nie powinni szukać wyższej edukacji, że to będzie spoko, jak się zatrzymają niżej? Nie uważam, że wszyscy młodzi mężczyźni powinni mieć wyższą edukację. Uważam, że odpowiedzialne podejście do tego tematu nie może ich zniechęcać do wyższej edukacji. Dlatego, że znowu, kiedy patrzymy na perspektywę właśnie chłopów, kiedy patrzymy na, na, na problemy, jakie chłopy, jakie chłopy doświadczają, patrzymy na brak brak autorytetów dla chłopów, w edukacji i to, że no być może te chłopy są troszeczkę naciskane, żeby porzucać edukację. Kolejny głos, który mówi porzućcie edukację wyższą, konsekwentnie dokłada się do tego samego problemu, który już istnieje. Chłopaki wylądują w relacji dużej dysproporcji w stosunku do kobiet. W takiej relacji, która pogłębia ich problemy, także w, na przykład wchodzenie w związki z kobietami, takiej, re, takiej relacji, w której e, i, I aspiracje życiowe, i cele, i, i ogólnie pogląd na świat stają się między chłopami, a babami coraz bardziej rozjechane. Więc jeżeli mówiąc do głównie męskiej widowni, życzysz, że szkoła i więzienie są tym samym, a potem mówisz, nie idź, do, nie, 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 nie idź, nie szukaj wyższego wykształcenia, to być może wysyłasz chłopakom bardzo zły przekaz. Bardzo mocno podejrzewam, że to nie jest celowe działanie, mające na celu pogorszenie sytuacji chłopów. Ja myślę, że to jest bardzo nieuświadomione działanie. Myślę, że jest to coś, co po prostu w człowieku, który głównie rantuje, nie zaskoczyło w żadnym momencie. Ale rezultat jest dalej ten sam. I tego bym na przykład bardzo nie chciał widzieć. Jakkolwiek upierdliwa by nie była edukacja, jakkolwiek nieprzyjemne byłyby interakcje z, z nauczycielami, a wiecie, znowu, to nie jest tak, że ja jestem zachwycony swoją historią interakcji z nauczycielami, bo ja w gimnazjum miałem tak surową nerwicę, że przez kilka miesięcy na lekcjach historii lądowałem u pielęgniarki. Bo ja tak bardzo nie lubiłem mojej historyczki, że i ona była po prostu niesympatyczna też dla mnie, że ja się fizycznie źle czułem. Ja rozumiem, że szkoła właśnie daje dużo. Ma, ma, ma dobry potencjał na to, żeby dużo złych doświadczeń dowieść. Tylko może nie jest drogą mówienie, szkoła jest jak więzienie, trzeba obalić system, nie potrzebujemy systemu, wszyscy zamieszkamy w Liberlandzie. Wszyscy muszą mieć wykształcenie ponadpodstawowe. Nie, nie muszą. Na pewno nie muszą mieć kosztem swojego zdrowia psychicznego i kosztem tego, że w najpiękniejszym czasie życia, wtedy, kiedy powinna się w nas rozwijać ta kreatywność i ciekawość świata, zostajemy wtrąceni. Do obozu, do szkoły, do instytucji, do ha, placówki dydaktycznej, w której nadzoruje się nas, żebyśmy pracowali, i każe się nas wtedy, kiedy nie pracujemy. Ta końcówka, to ja Wam powiem, że to jest, to jest super. To jest takie krytykowanie kapitalizmu bez krytykowania kapitalizmu. To znaczy. Na koniec dnia przywiązujemy się do jednego tak naprawdę, do jednej składowej systemu, który jest dla ludzi bardzo krzywdzący. Mówimy, odrzuć ten element systemu. I wtedy będzie ci dobrze. Bo to wcale nie jest tak, że dużo ludzi, którzy nie skończą tej wyższej edukacji, może niestety ma, 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 ma statystycznie większą szansę wylądować w środowisku, które ma niezdrowe nastroje i nawyki. Nie? To wcale nie jest tak, że, że widzimy, że ludzie z niższym wykształceniem części popierają populistów. I to. Także tych populistów, którzy próbują ludzi ciągnąć ku radykalizmom. Nie? Cała krytyka, którą tutaj Maj przedstawił, jest tak naprawdę rozmawianiem o edukacji w jednym bardzo wąskim ujęciu, które należy krytykować z pominięciem wszystkiego dookoła tego. Tak. To jest trochę koszmarne, ale też pokazuje, że cała analiza jakby problemu ze strony Maja jest bardzo płytka po prostu. <laughs> Przy okazji to idealnie się wpisuje w konfederackie narracje, że edukacja nie powinna być publiczna? No. Zwróćcie uwagę, że on powiedział, że. Nie wszyscy powinni mieć wykształcenie ponadpodstawowe, nawet nie średnie. No niezbyt mi się podoba. Ale myślę, że to omówienie było dużo lepsze niż to stare, co? Przede wszystkim było w mocno innym tonie. Dwie nieskończoności u Karole Indakrowa. Pojedyncze nieskończoności. Adam Lendas, Michał Gajek, Aleksander Bratkowski, Beowulf, Ducnę, no Kilaw, Flavius oraz IMBR. Dawczynie pizzy, na Dawid Korzeniowski, Konrad, Chrysku, Marok Wusemry, Fingal, Szami Sen Pukcio, Zrażnik Sanktuarium, WZK Janek 01 98 oraz Ala Marciniak. Osoby dające kawę z ciastkiem, Michał Piotrowski, Patrycja Zwardyń, Krzysztof Marchewkazy, Górny Brzęczak, Andrzej Dubieracek Stolarski, Kolan Meldor Wiktorkowski, Kuba z Poznania, Cukrowy, Mrozik, smutny Michaj, Michał gamer grup mephisto Mappi, Pai, maria banani erik Fosk, chris denkri bartomi prometo marcin lalak Fukoro, Behanort, Erbirk, hypatia Liczko, szefora Radamor, silius oraz naddawcy. dawcy Kawy, Szymon Popławski, oraz Lubina, Ders Soroszko, Gruszka, Krzysztof Grębowski, Proton Nowy, Archypan, Krator i Iza Krzyżowski, Arnes Palimski, Umkersum, Makar Jasiński, Patryk 128, Mapkowicz, Daniel Kociusz, Justyna Lech, Smokidora, Olaf Barbarian, Hagdon, Miku 39X, Jasiu2, Kicurełek, Kropster Miejscowy Adam oraz Tomuś i wreszcie Dawczynie Herbaty Co za dziwna nazwa Jacek Wiśniewski, Gucię Siennicki, Eciepecie, antybrisler Jakub Zdziel, Homoverum, Lane from Wired, Hubert Mazur, Bartosz Zawadzki, Zawacki, Meamus, Marchew Zwyczajna, Tomasz Olszewski, Arkadiusz Gumiński, Monika Hocińska, Łukasz Puskota, Łukasz Ciesielski, Dawid Kozłowski, Aneku, Soni Link Adren, Wlubelk, Misiek, Daru, Miria, Chia, Łukasz Kłodin Fejner, FXLS, Zylwonok NG, Kocie, Pilotaż, Piotr Kozioł, Bochenek, Anila, M, Mango, IC47, Reli really Los, The Polan, KTBM32, Lakardar, Bonboni 3 oraz Franek i Boże, nie pomyliłem się! Udało mi się wszystko płynnie, ładnie, grzecznie powiedzieć, Jesus, co za sukces. Jak się trochę zmienia, to, 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 to jest trudno, ale, ale I tried and I wanted, and I chciałem się tym tak dobrze. Do zobaczonka mordy.